bardzo dużo kwestii takich prawnych i z pogranicza funkcjonowania społeczności lokalnych i relacji między społecznościami lokalnymi a administracją państwową i administracją samorządową inwestorem. Więc nie wiem, czy po prostu zniknął na chwilę, bo obiecał, że będzie do końca. No trudno, będziemy sobie radzić na razie bez. Bardzo będę wdzięczna. Proszę Państwa, ja bym chciała, żebyśmy zaczęli od tego, właściwie na czym polega nasz główny problem w tej chwili, na tym etapie, na jakim jesteśmy. On, to co wszystkich męczy, to co widzimy, że jest wielką potrzebą, to jest po pierwsze brak debaty i po drugie brak możliwości dla szerokiego społeczeństwa uzyskania informacji wszechstronnej i takiej uczciwej, porządnej komunikacji na temat tej technologii gazu łupkowego, produkcji, przyszłości, nadziei, alternatyw i tak dalej. Pan Tarka mówił w swoim wystąpieniu o tym, jak pozytywne i skuteczne jest nie tylko prawodawstwo, ale porządne jego wdrażanie na poziomie społeczności lokalnych i komunikowania się społeczności z administracją, z inwestorami, z samorządem, tak żeby wszyscy razem rozwiązywali rzeczywiście uczciwie wszystkie problemy, które się pojawiają i w taki uczciwy, niezafałszowany sposób na nie patrzyli, żeby razem je rozwiązywać. Moje pytanie jest, jak Państwa zdaniem robią z taką rundkę i z Waszej perspektywy ogólnych wyzwań, bo tutaj mam Pana Popkiewicza, który na pewno nam to w szerszej perspektywie pokaże, prawda, na ile to jest ważne i czemu to jest, dlaczego to jest potrzebne. Jak Państwo widzicie, co powinniśmy zrobić, jakie są szanse, i żeby poprawić ten stan rzeczy? Co z Waszego punktu widzenia mogłoby się wydarzyć? Czyli ode mnie zaczynając. Tak jest. Dzień dobry Państwu. Ja tylko na wstępie w imieniu głównego inspektora ochrony środowiska chciał przeprosić, że niestety nie mógł być ze względu na wyjazd służbowy, który tutaj mu się trafił. No ale przyjechał ktoś, także mam nadzieję, że to też Państwu tutaj będę w stanie jakoś odpowiedzieć na te pytania, bo my jako inspekcja to zajmujemy się przede wszystkim kontrolą gospodarczego wykorzystania środowiska, więc jeżeli chodzi o kampanie informacyjne, no te, które się pojawiają, no to jakby nie jesteśmy my organizatorem, ale z tych moich doświadczeń, jakby obserwuję to, co się dzieje, no to nie można powiedzieć, że nie ma takich spotkań, chociażby no jest tutaj to spotkanie. Była kampania Porozmawiajmy o łupkach w Gdańsku, czyli w jednym z regionów, gdzie te prace poszukiwawcze są, powiedzmy, bardziej zaawansowane, i w Lublinie druga kampania. Oprócz tego jest szereg, z tego co ja się orientuję, inicjatyw takich lokalnych. Nasi przedstawiciele już z wojewódzkich inspektoratów też starają się w tych spotkaniach uczestniczyć. Jakby być może rzeczywiście zawsze jest potrzeba więcej ilości, większej wiedzy, bo temat jest bardzo ciekawy i momentami bardzo tutaj to są pewne techniczne aspekty, nie zawsze wszystko można łatwo zrozumieć. Pewne rzeczy to jest działalność górnicza, czyli tutaj wchodzą kwestie ekologiczne. No ja geologiem też nie jestem, więc mi też pewne rzeczy nie musiałem jakby się uczyć, bo chodząc na takie właśnie spotkania, konferencje, też dopytując, analizując, czytając różne raporty, o których tutaj wspominaliśmy, i to też z tego czerpiemy wiedzę. Także ja uważam, że to nie można powiedzieć tak, że w ogóle nic się nie dzieje i że te informacje pozyskać nie można. Są różne portale tworzone, tak samo, przed chwilą powiedziałem, no, moim zdaniem to się dzieje, tu kwestia, być może za mało, to ja już, tak powiem, to jest do dyskusji, ale ja uważam, że to, co się dzieje, to i tak dużo się dzieje, bo ja też z tego osobiście dużo skorzystałem, właśnie będę na takich spotkaniach i w nich uczestnicząc. Także może dopytam bardziej konkretnie, jeśli chodzi o Główną Inspekcję Ochrony Środowiska. Ukazał się 6 stycznia raport NIK-u, który wykazał, że jeśli chodzi o kontrolę, czyli o tą funkcję, którą Państwo pełnicie, że właściwie nie odbywa się to dobrze,
bo Ministerstwo Środowiska stwierdza, że to powinna Inspekcja Ochrony Środowiska dokonywać tych kontroli, natomiast wy nie byliście adresatem informacji o przyznawanych koncesjach. Moje pytanie jest, ponieważ kwestia kontroli jest kwestią zaufania. Jeżeli obywatele wiedzą, że nie ma kontroli, to natychmiast tracą zaufanie. To jest dobrze, poziom kontroli jest gwarancją tego, że to będzie w porządku, bo jeżeli nawet te firmy wpuścimy, to one będą tak kontrolowane, że nie będziemy musieli my, obywatele, patrzeć im na ręce i monitorować, bo nie będzie przecieków i nadużyć prawnych. Dlatego wasza rola jest bardzo ważna. Chciałabym, żeby nam pan powiedział, jak to wygląda dzisiaj. To znaczy, to wygląda tak, że my podejmujemy działania, po prostu prowadzimy kontrolę. Do tej pory, jeżeli chodzi o do końca roku 2013, przeprowadziliśmy już ponad 30 kontroli koncesjonariuszy i firm powiązanych, więc można powiedzieć, że nic nie robimy, kontrolujemy. No nie jesteśmy w stanie postawić przy każdym, nie wiem, punkcie inspektora, żeby tam 24 godziny na dobę stał. Niemniej jednak też trzeba, że tak powiem, pamiętać o tym, że te prace w czasie się rozciągają. To nie jest tak, że od razu ktoś przyjeżdża i dziurę wierci, tylko z tego, co ja już się zacząłem zorientować i nie widzę, jak w praktyce, prowadzi się te badania sejsmiczne. Ileś to czasu trwa, zanim dojdzie do takich już prac wiertniczych, no to po prostu to jest proces bardzo długoterminowy. Także my kontrolujemy, jak Państwo, być może część z Państwa miała okazję zapoznać się w przeglądzie geologicznym, był kiedyś taki cykl, znaczy może nie cykl, tylko szereg artykułów przedstawicieli organów administracji, w której także przedstawiciel Inspekcji Ochrony Środowiska podzielił się wnioskami z tych kontroli, więc chodzimy, kontrolujemy, a mało tego, jak na wszystkie, naprawdę na wszystkie zgłoszenia potencjalnych jakichś takich, nie wiem, czy zanieczyszczeń, czy jakichś takich sytuacji zagrażających środowisku, reagujemy, weryfikujemy i sprawdzamy. Także to tutaj chciałbym powiedzieć, że się tym zajmujemy. A jeżeli chodzi o jeszcze nasze działania, główny inspektor, w zasadzie Główny Inspektorat Ochrony Środowiska opracował wytyczne dla wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska, których celem jest ujednolicenie zasad kontroli. Także jest taki dokument, który funkcjonuje, został przekazany wszystkim wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska, celem właśnie wykorzystania go w toku czynności kontrolnych. Bo tutaj też warto jakby zaznaczyć to, że ta działalność, jesteśmy organem kontrolującym, ale nie jedynym, który też jakby sprawuje nadzór nad tego typu działalnością. No, przede wszystkim tutaj należy wspomnieć o okręgowych urzędach górniczych. No i właściwie to są organy, które zatwierdzają szereg dokumentacji dla tych przedsiębiorców i jakby rozpoczęcie prac to w ogóle nie mogłoby nastąpić, gdyby pewne rzeczy nie zostały przez tych dyrektorów urzędów górniczych zatwierdzone. W związku z tym my podjęliśmy także współpracę z urzędami górniczymi, jeśli chodzi tutaj na poziomie wojewódzkim. Także no, przepływ informacji tutaj musi następować i on następuje, tak żebyśmy mogli po prostu właśnie mieć te, jakby czuwać też na tym, gdzie się co dzieje i kiedy się dzieje, bo to jakby jest informacja, na którą zawsze jest ważna z punktu widzenia podejmowania działań, żebyśmy po prostu mieli także jakieś informacje takie aktualne, no i to my robimy, tak? Także ja nie mówię, że my pojechaliśmy wszędzie, w każde miejsce, ale tam, gdzie wiemy, że coś się dzieje, to jedziemy i kontrolujemy. Także pewne jakieś wnioski też wyciągamy. Także to tytułem tego naszych działań w kontekście w ogóle całej tej tutaj prac poszukiwawczych, tak? Bo tak jak słyszeliśmy dzisiaj, jeszcze jeżeli chodzi o ten gaz, no, nie było go, nie potwierdzono go na tyle, że to jeszcze był warto było ekonomicznie tutaj eksploatować po prostu na skalę przemysłową. Dobrze, to jeszcze tylko dwa bardzo precyzyjne pytania. Czy na poziomie badań sejsmicznych, które robi geodezja toruń, czy też Państwo, to do Was należy kontrolowanie tego, jak to się odbywa? To jest moje pierwsze pytanie. I drugie pytanie też bardzo konkretne. Właśnie tak jak mówiłam, w raporcie NIK-u było, że problem polega na tym, że Wy nie byliście adresatem nowych koncesji przyznawanych przez Ministerstwo Środowiska. Czy to zostało zmienione? Czy w tej chwili dostajecie informacje w momencie, kiedy
zmienia się właściciel koncesji albo zostaje przyznana nowa koncesja? Czy jesteście na rozdzielniku, żeby do Was informacja dotarła? Jeśli chodzi o to drugie pytanie, to znaczy na rozdzielniku to nie jesteśmy. Niemniej jednak tutaj podjęliśmy współpracę z Departamentem Geologii, w zasadzie z Ministerstwem Środowiska, że tak powiem, zwróciliśmy się z prośbą o przekazywanie do nas informacji aktualnych, jeżeli chodzi o wydane koncesje. Także, bo to też z punktu widzenia naszej działalności nam po prostu ułatwia. A co nie znaczy, że te informacje nie możemy też pozyskiwać, tak? Bo właśnie tutaj jakby to, co wspomniałem, ta współpraca też z wojewódzkich inspektorów, z okręgowymi urzędami górniczymi jest, oni właśnie też wymieniają się informacjami odnośnie prac prowadzonych, czyli wydawanych koncesji i tych harmonogramów, które są zatwierdzane, bo z tego, co ja się orientuję, to każdy etap prowadzonych prac musi być zgłoszony do okręgowego dyrektora urzędu górniczego. I w związku z tym jakby to jest ta konieczność współpracy, że tak powiem, przez nas została zauważona i my taką współpracę prowadzimy. Wręcz tutaj wojewódzcy inspektorzy, przykład chociaż był z Gdańska, tak? Wojewódzki inspektorat w Gdańsku z okręgowym urzędem w Poznaniu się spotykają. Tutaj mało tego, warto wspomnieć, że jeżeli chodzi o marszałka województwa tutaj pomorskiego, tam stworzony został jakiś specjalny taki zespół. Koordynatorem właśnie tych prac jest przedstawiciel marszałka, Urzędu Marszałkowskiego. I ten zespół właśnie, w ramach tego zespołu w pracach uczestniczy przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Także nie można powiedzieć, że nas nie ma i tam nie uczestniczymy, nie współpracujemy, bo my, tak jak wspomniałem, te informacje pozyskujemy. Bo szereg informacji także jest dostępnych w Ministerstwie Zdrowia na stronie, ale z racji, że my jesteśmy w tym samym resorcie, to jakby tutaj mówię, jeżeli chodzi o tę współpracę, też ją sobie ustalamy, bo też są to dla nas pewne rzeczy, które sobie wypracowujemy. A jeszcze... ja nie słyszałem, żebyśmy takie kontrole przeprowadzali, bo tutaj jakby to nie jest taka typowa działalność jak górnicza, związana właśnie z postawieniem wiertni i takich kontroli nie słyszałem, żeśmy prowadzili. Także tutaj myślę, że nasz udział byłby co najmniej ograniczony. Wrócę ad rem, tak, do naszego problemu. Bardzo dziękujemy Panu, że Pan jest, albowiem pozostałe agendy jakby rządowe, czyli ministerstwa, Ministerstwo Skarbu oraz Ministerstwo Środowiska, no nie widziało potrzeby wzięcia udziału w naszej debacie, a jak sądzę, to powinno leżeć jakby im na sercu, tak, w chwili obecnej. W ramach monitoringu zadaliśmy wielu gminom takie proste 3 pytania. A wysłaliśmy to do wójtów, którzy przekierowali to na swoje wydziały ochrony środowiska. Po pierwsze, czy wiedzą, że znajdują się na terenach objętych koncesją, czy mają wiedzę na jaką, na poszukiwanie i rozpoznawanie jakich węglowodorów i czy znają jakby procedury i technologie ewentualne rozpoznawania, poszukiwania, badania, rozpoznawania, poszukiwania węglowodorów. Na około 50 gmin odpowiedziało nam 10, z czego tylko jedna odpowiedziała twierdząco. Miasto Zerów między innymi pod Łodzią jest, pani aż zaniepokojona zadzwoniła do nas i powiedziała, że w ogóle co, dlaczego my takie pytania zadajemy. Oni dopiero jak dostali pytania od nas w 2013 roku, to stwierdzili, że owszem, są objęci koncesją. Oni to zauważyli. Inne gminy jak w ogóle nie. Więc to jest odpowiedź naszej, wynikająca z naszej ogromnej wiedzy w tej chwili, jaki jest stopień wiedzy w społeczeństwie o tym, co się w Polsce dzieje w kategorii w ogóle zasobów, tak? Czyli własności Skarbu Państwa, którą tu pani Ania Bednarek podkreśliła, że no Skarb Państwa to jest nasza własność. To nie jest własność urzędnicza, tak? To jest własność zgodnie z artykułem 1 Konstytucji całego narodu. Więc nie wiemy, społeczeństwo zupełnie tej wiedzy nie ma. Budzi się wtedy, kiedy pojawiają się ciężkie, ogromne wozy na polach, które robią różne szkody, o tym też wiemy. I tutaj to pytanie było bardzo zasadne.
do Pana, czy kto powinien kontrolować, kto powinien prowadzić bazę takich szkód, bo tych szkód jest w tej chwili cała masa w Polsce. Popękane drogi, no drogi dojazdy, drogi domy, drogi dojazdowe, jeżeli do posesji zostały w jakiś sposób uszkodzone, to wiem, że jakieś drobne pieniądze dostają. Są wyjątki takie jak któryś wójt, który się wypowiadał, że no, on udostępnił pole, jemu wjechali i zrekompensowali, tam przeliczając na tonę zbioru danego powiedzmy plonu, jaki miał obsiany, więc to są jakby drobne wyjątki i nawet o tych szkodach nikt nie mówi w mediach głównego nurtu. Tutaj mój apel jakby i gorąca prośba, bo co my możemy zrobić? My przede wszystkim zacznijmy informować społeczeństwo o tym, co się w Polsce dzieje. Pokażmy mapę wydanych koncesji. Ona nawet publicznie, nie wiem, raz była pokazana w ubiegłym roku, jak była właśnie debata nad pierwszą zmianą w prawie geologicznym i górniczym. Wtedy migawkowo, że tak powiem, pokazano mapę wydanych koncesji. I na co są te koncesje wydane? Trzeba informować społeczeństwo, że to nie tylko kwestia węglowodoru, bo tu mówimy o gazie łupkowym. Nie, wydaliśmy koncesję na bodajże omalże wianuszek wokół KGHM-u na nasze największe zasoby, najbogatsze, te, które powinny zostać generalnie dla nas, być może na spłatę długu, jaki już w tej chwili mamy, tak? To wydano to też obcym koncernom i to oni, mimo, bo i co mamy? Mamy podatek od miedzi tam i srebra, natomiast no, czy on rekompensuje? Dlaczego po stronie rządowej nikt nie wykonał właśnie takiej analizy kosztów i korzyści i jej najpierw nie upublicznił, żeby w ogóle była debata, tylko rozdano koncesję? Co my możemy w tej chwili zrobić? Możemy zrobić moratorium i zacząć debatę, moim zdaniem. Dzień dobry Państwu. Nie chciałbym się odnosić do tego głównego pytania. Bo kolega tak, opowiedział chyba już... Jaka jest Państwa rola? To wy w tym kierunku robicie? Rola Dyrekcji Ochrony Środowiska w tym akurat temacie, w tym momencie jest taka, że nam został przez ministra środowiska zlecony projekt, który ma na celu pierwszą w Europie i na świecie zrobić ocenę oddziaływania tego procesu na środowisko i taki projekt jest realizowany przez Generalną Dyrekcję. A projekt ten badawczy realizuje konsorcjum złożone z przedstawicieli i ekspertów z Państwowego Instytutu Górniczego, z Akademii Górniczo-Górniczej i z Politechniki Gdańskiej, plus badania sejsmiczne na rzecz tego projektu prowadzi Główny Instytut Górnictwa. Taka jest rola Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Natomiast nawiązując do Pani tutaj zastrzeżeń, że te informacje o koncesjach nie są w ogóle udostępniane, nie są publicznie. Jeżeli chodzi nawet o tą mapę dostępną, to dziwię się tej sytuacji, bo istnieją strony dedykowane specjalnie. Zresztą nie mówię o stronach inwestorskich, takich jak prowadzi Pęknik, tylko o stronie... Zdaje Pan sobie sprawę, jaka część obszarów miejskich posiada w ogóle dostęp do internetu w Polsce? To jest 20%. A 80% koncesji wydane jest na obszary wiejskie. Więc odwoływanie się do publicznej informacji w BIP-ie czy na stronach internetowych ministerstwa jest absurdem. Ja pytam, gdzie jest ta informacja w mediach głównego nurtu, w TVP1, w TVP2, w wiadomościach. Dlaczego nie mówi się o proteście w Żuraw-Nowie? Dlaczego się nie docieka? Dlaczego jest ten protest i tak dalej, tak? Rozumiem, że mamy też monitoring telewizyjny 24 godziny na dobę, tak? Czy ja mogę zadać pytanie Panu? Ważne, jak Pan rozumie, ważne, żeby wszyscy wiedzieli. A propos BIP-u. Pan jest przedstawicielem Głównej Dyrekcji Ochrony Środowiska, to Pan wie, gdzie tą informację można znaleźć. Ja osobiście wiele razy próbuję dociec, gdzie jakaś informacja jest na tak zwanym BIP-u. Czy Pan sobie zdaje sprawę, jak to czasami jest głęboko zagrzebane? Naprawdę, tego po prostu nie można znaleźć. Nie można znaleźć tego, czego się chce. Jeżeli Państwo czegoś nie mogą znaleźć, zawsze mogą Państwo wystąpić z wnioskiem o wystąpienie informacji publicznej, informacji o środowisku. I to robimy. I wie Pan, w jakim trybie to dostajemy? W trybie KPR-a. A to przewiduje 30 dni. Tak.
Tak. I po 30 dniach... W tym czasie go zjeżdżą. Ale to jest kwestia prawodawcy. Tak. Tak są terminy ustawione w prawie. Jeżeli jest nam potrzebna informacja, powiedzmy, z dnia na dzień, to musimy czekać miesiąc. I po miesiącu otrzymujemy informację, ale nie tą, którą chcemy, tylko informuje nas się, że ta akurat informacja nie podlega ustawie o dostępie do informacji. Albo nie jesteśmy zdrowi. To trochę wychodzi na to, że rzuca pan, że jest prawo źle skonstruowane. Tak jest skonstruowane. Albo że inwestor zastrzegł sobie, żeby tej informacji nie udzielać. Ostatnio taka informacja wpłynęła ze starostwa, gdzie starostwa odmówił operatu wodnoprawnego stronie postępowania o udzielenie, o wydanie decyzji na pozwolenie wodnoprawne, dlatego że inwestor zastrzegł sobie tą wydanie. To jest jedna z przesłanek, dla której można odmówić udzielenia informacji. Nawet jeżeli to jest dokumentacja... Na którą służy odwołanie do sądu, także i te sprawy szybko są, ale jest procedura. Ta procedura potrwa około półtora roku przed sądem administracyjnym. Ale jest. Ale niech pan się też postawi ze strony osób, które będą udostępniać te informacje. To nie jest tak, że w ciągu dwóch dni ta informacja w racjonalny sposób uda się komuś przedstawić. Dlaczego w takim razie istnieje taki zapis, który pozwala w tak ważnej sprawie jak gospodarka wodą na danym terenie, która głównie służy zabezpieczeniu zgodnie z prawem wodnym, zabezpieczeniu potrzeb ludności, do celów spożywczych, gospodarczych, do celów farmacji i rolnictwu, czyli jest to jakby woda jest dobrem wspólnym, dlaczego inwestor ma prawo odmówić czy zablokować możliwość dostępu organizacji pozarządowych czy mieszkańców tego terenu do operatu wodnoprawnego, to coś w tym prawie jest chyba nie tak. To bym się odnieść chyba jest do kwestii PZGW, Rzeczywiście, jeśli chodzi o dostęp do informacji o ochronie środowiska, w sektorze, znaczy w kwestiach dotyczących poszukiwania gazu łupkowego jest ten temat szczególnie trudny do uzyskania informacji, szczególnie trudny. Więc skoro jest to temat szczególnie trudny, to muszą być jakieś ku temu powody. Jest trudniej uzyskać informacje. Trudny, bo jest nowy. Wreszcie jest to jedna z przyczyn. Dlatego, bo jest nowy. To znaczy się, że nie ma, czy są jakieś instrukcje wewnętrzne u Państwa, żeby tej informacji nie udzielać, żeby ją chować, żeby ją publikować na bikach, tak, żeby nie można było jej znaleźć. Nie uspokaja, że takich instrukcji nie ma. Jeżeli pojawia się temat gazu łupkowego, to rozumiem, że Państwo myślą, że nagle jest panika w urzędzie i nie udostępnia. No właśnie, żeby tam wykorzystając z tego, że Państwa mamy, ponieważ z punktu widzenia obywatela, który ciągle widzi kłody pod nogi w uzyskaniu dostępu do tych informacji, to obywatel sobie wyobraża, że te instytucje specjalnie te informacje chowają, że specjalnie je umieszczają na tych stronach tak, żeby nie można ich było znaleźć, że specjalnie odsyłają na przykład nie tylko tak, że w ciągu 30 dni, ale że dalej potem dostaje się informację, że ta informacja jest na BIP-ie, w związku z tym proszę ją sobie znaleźć. A człowiek już spędził 4 godziny, żeby ją znaleźć i nie znalazł, dlatego napisał do urzędu. I tak jest cały czas. To jest po prostu chleb powszechny. Jest panika w urzędzie. Nie. Urząd wykonuje telefon do inwestora i pyta, czy tą informację można petentowi wydać. A inwestor mówi nie, proszę nie wydawać. I urząd nadaje mailem informację petentowi. Ja jeszcze jedno pytanie chciałam. Jak to poprawić? Co możemy zrobić, żeby było lepiej? Co Państwo ze swojej strony możecie zrobić, żeby było lepiej, żeby o tą informację było łatwiej i żeby ta komunikacja współpraca między społecznościami lokalnymi a administracją państwową, samorządową, inwestorem była lepsza. Macie jakieś pomysły? Ja w tej chwili nie wdzięczny problemu, żeby wykreować jakiś pomysł, a nie jestem od tego, więc pominam odpowiedź na to pytanie. Jeśli pan pozwoli, chciałam panu zadać pytanie. Jest pan przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i pana zwierzchnikiem jest minister środowiska, rozumiem, tak? Powołuje generalny dyrektor, tak? Którego powołany przez ministra. Minister wydaje koncesję.
Regionalna dyrekcja podległa generalnej dyrekcji wydaje opinię, o którą pyta wójt, na podstawie której sporządza decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. W większości, w znakomitej większości, żadna z dyrekcji jakby nie widziała konieczności sporządzania raportów oddziaływań na środowisko w przypadku odwiertów poszukiwawczych, bez względu na to, gdzie one są usytuowane. Czy nie widzi Pan konfliktu interesów, takiej ustawowej zależności instytucji, która jakby jest przypisana ochronie środowiska w regionie? Rozumie Pan, bo regionalna, czyli dyrekcja ochrony środowiska, dbać ma o ochronę środowiska, a nie akceptować w środowisku wszelkiego rodzaju inwestycje, które są na przykład rządowo dobrze widziane. Bo nie ukrywajmy, że gaz łupkowy jest sprawą polityczną w tej chwili w naszym kraju. W związku z powyższym, czy nie widzi Pan tutaj tego konfliktu interesów, że opinie co do udziału społeczeństwa w całym postępowaniu, bo jak wiemy, ocena OOS jakby gwarantuje możliwość udziału społeczeństwa w całym tym procederze, więc jeżeli instytucja zależna od ministerstwa wydaje jakby opinię co do tego, czy społeczeństwo w ogóle będzie brało w tym udział, czy nie. Czy to tak powinno być? Czy to prawo? Czy my jako społeczeństwo nie powinniśmy po prostu zaskarżyć tego prawa? Ale oczywiście ustawy nie możemy póki co. Czy nie uważa Pan, że to jest wysoce niedemokratyczny cały system hierarchiczny? Jeżeli chodzi o ochronę środowiska. To pytanie, żeby Pan jednocześnie odpowiedział, chciałbym, żeby się Pan ustosunkował do tych ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej, bo trochę my sobie zdajemy sprawę, że Komisja Europejska te zalecenia jednak w dużym stopniu zrobiła, adresując je do Polski, ponieważ Polska jest najbardziej opornym krajem w Unii Europejskiej, jeśli chodzi o poszukiwania gazu łupkowego. I nasza wielka niepokój w ogóle całej społeczności lokalnych jest, czy te rekomendacje to będą martwą literą, czy rzeczywiście Państwo macie szczerą wolę, żeby te rekomendacje wdrażać i stosować, jaka będzie polityka w tym zakresie. Bo to biorąc w uzupełnieniu pytania właśnie o te instytucje źle już skonstruowane, prawda, które same sobie narzucają z jednej strony cel, którym jest jak najszybsze i jak najwydajniejsze wydobywanie gazu, a z drugiej strony ochrony środowiska, ta sama instytucja, prawda, czyli ma sprzeczne cele. Jak w sytuacji tych sprzecznych celów narzuconych tej instytucji widzicie Państwo kwestie rekomendacji Komisji Europejskiej, które w tej chwili się ukazały? Tak, zalecam. Jeżeli chodzi o te zalecenia, które ostatnio też przechodziły przez Generalną Dyrekcję, problem z nim jest tylko jeden taki główny, że jest tam 6 miesięcy na jakby wdrożenie lub zaopiniowanie, w jaki sposób je wdrażać, a to jest strasznie mało czasu na jakiekolwiek systemowe zmiany, szczególnie w prawodawstwie, więc ja nie przewiduję, że tu jakieś wielkie ruchy będą wykonywane. Jeżeli chodzi o konstrukt prawny dotyczący decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, to każdorazowa sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez RDOŚ-ie i skoro podejmują takie decyzje, że nie trzeba tej decyzji, że tego procedury nie trzeba stosować, to się jej nie stosuje. Musimy być zadowoleni z takiej odpowiedzi. Dziękuję. Pani Barbara Siemieńczuk, która przyjechała do nas z Żuramlowa, gdzie znajduje się, trwa od 3 czerwca 2013 roku najdłuższy na świecie protest rolników przeciwko firmie wydobywczej, która chce poszukiwać gaz łupkowy na ich terenie. Ja mam pytanie, czy najpierw zacznę od czegoś konkretnego, zanim dokładnie opowiesz, Basiu, jak wygląda Wasza sytuacja w tej chwili. Chciałabym, żebyś przy okazji tej Twojej wypowiedzi zastanowiła się nad tym, o czym Pan Tarka nam mówił, prezentując nam program Nazwę o łupkach, gdzie Ministerstwo Pomorskie, Województwo Pomorskie wprowadziło jakiś ustrukturyzowany dialog, w którym się pomaga
społecznościom lokalnym poprzez dostarczenie im prawnika, który ma ich reprezentować, poprzez dostarczenie im niezależnych ekspertów, którzy oni sobie sami zażądają i tak dalej. Czy uważa, że tego typu, bo pan Tarka mówił, że życzyłby sobie, dobrze by było, żeby tego samego typu podobny preceder, podobny projekt był wdrażany w innych regionach. Czy wyobrażasz sobie tego typu projekt u was na Lubelszczyźnie, tam gdzie wy jesteście? Jeżeli tak, to z jakich powodów? Jeżeli nie, to z jakich powodów? Bardzo wiem, od czego zacząć. Praktycznie gazem łupkowym zajęłam się 2 lata. Już uczę się gazu łupkowego. I nie dlatego, że mi się gaz łupkowy podoba czy nie podoba. Dlatego, że zostałam przez nasz rząd zmuszona do tego. Można powiedzieć, że staliśmy się tam Żuraglowie ekspertami. Przeszliśmy przez wszystkie szczeble. Wszystkie. W tej chwili od 3 czerwca robimy blokadę dla firmy, dla potężnego koncernu Chevron i stoimy tam 24 godziny na dobę. Od 3 czerwca mówiliśmy wszystkim instytucjom, urzędom, które wydały koncesję, że firma Chevron nie ma ważnej koncesji na odwierty badawcze i wydobycie. Żaden urząd nie podjął żadnych działań. Żeby było jeszcze lepiej, koncesja na badania sejsmiczne dla firmy Chevron skończyła się 6 grudnia tamtego roku. Liczyliśmy na rozsądek naszego rządu, na rozsądek naszych władz w ministerstwie. I co dostaliśmy? Kolejne przedłużenie koncesji na 2 lata. Żeby było lepiej, to powiem tak. Dostaliśmy koncesję, która praktycznie zezwalała firmie Chevron tylko na badania sejsmiczne, ponieważ ochroną zostały objęte tereny, gdzie są zbiorniki podziemne wód. Ale oczywiście ministerstwo ze swoją wielką skrupulatnością w ramach przepisu oczywistej pomyłce natychmiast wprowadzili słowo zbiorniki ochrony, które w Polsce nie istnieją. Więc jak można wprowadzać zapis zakazu badań i szczelinowania na terenach, których nie ma? No jest to śmieszne, prawda? Bardzo, bardzo śmieszne. Ale powiem, że wprowadzono to z naruszeniem prawa, bo nie tak. Można zmieniać decyzji ministra postanowieniem. Tak. A to zrobiono. Więc już sam minister w tej chwili narusza prawo. Przeszliśmy całą ścieżkę od wójta, starosty, poprzez marszałka, Sejm, Brukselę. Nasz rząd jest nieugięty. Udaje, że nie ma sprawy. Pan tutaj mówił, że mamy dostęp do informacji, porozmawiajmy o łupkach, było właśnie w Lublinie. Tak się też zdarza, że oprócz tego, że my tam stoimy na blokadzie, stałam się bardzo aktywna i jeżdżę po różnych tego typu spotkaniach. Nie dotyczą No to teraz panu powiem, jak to wygląda u nas. Na forum nazwano nas poligonem doświadczalnym. W tej chwili w Polsce, na forum energetycznym, są 2 poligony doświadczalne. Czy coś słyszał pan na ten temat? My jesteśmy z jednego poligonu. To jest Lubelszczyzna. Jestem ciekawa, kiedy dadzą nam broń. Bo może w końcu byśmy to szybko rozegrali. Teraz powiem taką rzecz. Porozmawiajmy o łupkach. Był pan minister, pan Woźniak. Nawet nie dotrwał do przerwy. Uciekł. Tak jak dzisiaj.
odpowiednich ludzi, którym moglibyśmy zadać pytanie. Zjedli lunch i uciekli. Praca do 16. No ale przepraszam, to nie wszyscy. Nie dobrze, ale tak to właśnie wygląda. Nie możemy kiedy... Tak, tak to właśnie wygląda. Teraz nie ma do kogo później zadawać pytań. Przypomnę, był pan poprawa, w Warszawie byliśmy. Na spotkaniu, też rozmowa zorganizowany w Stowarzyszeniu Dziennikarzy, nie dopuszczono mnie do głosu. Po prostu nie dopuszczono mnie do głosu. W tej chwili moja twarz już jest znana w Polsce. Jestem na spotkaniu z firmą Orlen, bo chciałam się zorientować, jak to wygląda, jeżeli polska firma wchodzi na teren. Nie dopuszcza się mnie do głosu. Wręcz zaprasza się mnie osobiście do gabinetu pana starosty, ponieważ ja mam duży problem. Ale myślę, że to wy macie duży problem. Chciałam się zapytać, co dzieje się z informacją o spotkaniu w porozmawiajmy o łukach, które były prowadzone między innymi na poligonie Lubelszczyzna, teraz już tylko tam będę mówiła, miały być te wszystkie informacje umieszczone na internecie. Mamy 2014 rok? Nie ma. Nie ma moich wypowiedzi, nie ma moich pytań, nie ma nikogo. Tak. Tak właśnie się to organizuje. Proszę, kontrolę. Na 54 kontrole przez NIK, to znaczy to NIK to powiedział, że na 54 kontrole zorganizowane przez Urząd Górniczy tylko jedna kontrola dotyczyła gazu łupkowego. Bingo. Super. To jest początek, prawda? A już mamy takie problemy. Więc po co się pchać z tym? Następne. Dlaczego minister środowiska wydaje zgodę na badania sejsmiczne, które są prowadzone przez tereny Natura 2000? Najpierw Polska stara się o te tereny, pieniądze się na to wykłada, żeby zakładać tereny Natura 2000, a później się tego nie respektuje. I robi się ukłon dla firmy, żeby zrobić badania. Mało tego, obok zabytków robi się badania sejsmiczne, obok kościołów, pałaców, cmentarzy. Tylko dlatego, że firma o to poprosiła. Jak to nie ma wpływu na środowisko? Pokażemy panu zdjęcie. A masz zdjęcie. Wyślę panu metrowy. Całe pole rozrolane nie do użytku przez lata. Czy pan wie, może tak, prosto. Czy pan wie, na czym polega badanie sejsmiczne? Proszę, kim mi pan odpowie. Ja już się nauczyłam. Teraz posłucham. Na badanie sejsmografem. Tak? Co to jest? Nie robi się próby na twierdzy. Proste. Jak wygląda ten sejsmograf? Tego nie wiem. Właśnie. A nie mam obowiązku wyjść. Ma pan obowiązek, bo pan tam pracuje, pan wydaje między innymi decyzje i pan między innymi za nas wszystkich decyduje. Są to potężne wozy sejsmiczne, które wprowadzają w drgania ziemię. Wielkie stopy betonowe. I metr na metr stopa betonowa, która wprowadza w drgania. Robi mikrowstrząsy. I pan mówi, że badania sejsmiczne nie mają wpływu. Jeżeli pan nawet nie wie, czy to jest stół operacyjny, czy to jest samochód, czy to jest, nie wiem, badanie w długopisie. To niech mi pani powie, jaki wpływ został zdiagnozowany. A więc właśnie tutaj na prezentacji pana Zbigniewa pokazane były struktury geologiczne, które dotyczą zasadniczo, myślę, 80% powierzchni Polski, prawda? Wszędzie są skoki, uskoki, ciosy i różne rzeczy. Pan profesor Mariusz Orion Jędrysek 13 grudnia 2012 roku, października, przepraszam, na konferencji w Sejmie, na którą byliśmy zaproszeni, powiedział jednoznacznie, że są tereny w Polsce, na których już same badania sejsmiczne, czyli wywoływanie drgań, może zmienić bezpowrotnie stosunki wodne. Używając tych argumentów Muszyna, tak? I burmistrz Muszyny obronił
na razie, nie wiadomo na jak długo, tereny Muszyny i Krynicy przed w ogóle wejściem i możliwością zrobienia badań sejsmicznych. Powiem panu tak, są ludzie i trzeba się ich zapytać, trzeba jechać w teren. Siedzi się, na podwórku siedział pan na stołku i z niego spadł. No, gdyby miał kamor przy tym stołku, to może zrobiłby sobie naprawdę krzywdę. To są takie trzęsienia. Pękają podstawy budynków, pękają całe ściany. Pani w gminie Burzenin w województwie łódzkim pękła obora murowana, dom. Ściana poszła od podstawy po sufit. To są, to jeżeli takie szkody są tu na powierzchni, to chcę wam powiedzieć, że pod ziemią tych szkód nie będzie. Co na to, jak na to reaguje, nie wiem, zwierzyna. To są jakieś okresowe, obszarowe badania. Czy nie należałoby najpierw, mimo wszystko, przyjrzeć się temu środowisku, w którym te badania będą robione? Może pytanie najprostsze. Jakie pan ma wykształcenie? Ja prowadzę projekt, ale tym projektem tylko zarządzam. Jestem po prawie. Prawnikiem. No trudno się dziwić, że pan takich rzeczy nie wie, jak, co się dzieje w terenie. Czy też na pewno pan nie słyszał wieś Rogów, koncesja Grabowiec, gdzie jest problem z wodą do dnia dzisiejszego. Pan minister Woźniak, były pan minister Woźniak, miał za punkt honoru, jak żeśmy go odwiedzali w lipcu, że przede wszystkim trzeba w pierwszej kolejności załatwić sprawę wody w Rogowie. I pan mi teraz mówi, że badania sejsmiczne nie mają żadnego wpływu. U nas nie ma odwiertu. U nas były tylko badania sejsmiczne. A wody w studni nie ma. W dalszym ciągu. Chciałam jeszcze powiedzieć to, co wcześniej było mówione, że w tej chwili są wydane koncesje tylko na gaz łupkowy. Koncesje są łączne. W naszej koncesji, która została wydana dla firmy Chevron, jest wyraźnie napisane, że ta koncesja dotyczy badania wydobycia węglowodorów gazu łupkowego i węgla. Więc węgla też żeśmy się pozbyli. Więc nie można mówić, że to jest tylko badania i nic się takiego wielkiego nie stało. W tej chwili sytuacja prawna, jeżeli chodzi o naszą sprawę w Żurawlowie, wygląda tak. Firma Chevron nie złożyła wniosku o zatwierdzenie planu ruchu robót geologicznych. Górniczych, przepraszam. Gromadzi dokumenty, ale tam stoi. Próbuje rozpocząć pracę, chociaż nie ma. Ciągle próbuje rozpocząć pracę. Pytam się, kiedy w końcu jakiś urząd, który mieni się, że są kontrole, że ma władzę kontroli, przyjedzie do nas i w końcu ten problem rozwiąże. Mamy na to wszystkie dokumenty, zawiadomiliśmy wszystkie urzędy, wójt, starosta, wojewoda, marszałek, minister. Zrobiliśmy to w dniu 25 lutego. Czekamy na odpowiedź. Mam nadzieję, że nie 30 dni, bo my tam już stoimy prawie 300 dni. I może w końcu ktoś uszanuje nas. I może w końcu uznam, że znowu mieszkam w Polsce. Bo w tej chwili mam wrażenie, że Polski już tutaj nie ma. Dziękuję. Ja tak ad vocem, bo tutaj szereg jest kwestii, których po prostu nie jesteśmy adresatami, tak mówiąc wprost, dlatego że jeżeli chodzi o, no przepraszam, taka jest prawda, jeżeli chodzi o ostatnią pani tutaj, to o czym pan wspomniał, nie wymieniła pani głównego organu, który jest odpowiedzialny za zatwierdzenie planu ruchu, czy w ogóle wydanie zgody na prowadzenie tego rodzaju działalności, czyli dyrektora Urzędu Górniczego właściwego ze względu na lokalizację. No właśnie nie mają tej zgody.
Ale to jest właściwy urząd, który trzeba powiadomić, jeżeli nie ma zatwierdzonego planu ruchu. To jest organ, który z mocy prawa zatwierdza i nie ma możliwości rozpoczęcia w świetle prawa takich prac, jeżeli mówię ogólniczych. To dlaczego tam stał? Ale usiłują to zrobić. Ale to dobrze, tylko ja się odnoszę, bo pani wymieniła szereg organów, do których się państwo zwróciliście. I tutaj trzeba wspomnieć o Okręgowym Urzędzie Górniczym, bo to jest organ właściwy. Tak samo też pani wspomniała, ale przepraszam, mamy tutaj kilka sekund, wynotowałem, tylko tak, żeby nie było, że się nie odnosimy, że po prostu tutaj jakby następnie jakby w ogóle nie, sprawa nas nie interesuje może w tym kontekście, bo w kontekście właściwie o kontrolach, które pani poruszyła, także pani poruszyła o kontrolach, które przeprowadziły urzędy górnicze, więc ja nie będę tutaj też, nie jestem właściwy, ale tutaj nikt z nas, bo rozumiem, że z urzędu górniczego nikogo nie ma, żeby stwierdzić, dlaczego na 50 kontroli jedna była tylko z gazem łupkowym. Tak jak wspomniałem z naszego doświadczenia, już prowadziliśmy kilkadziesiąt takich kontroli, ale to też wszystko jakby zależy od po prostu tych poszczególnych etapów prac, bo to się często przeciąga, zauważyliśmy w czasie. Te prace są też uzależnione, zauważyliśmy, od warunków atmosferycznych, że jakieś są różne czynniki, które wpływają i dlatego my po prostu musieliśmy jakby podjąć taką bliższą współpracę z urzędami górniczymi, żeby ten przepływ informacji... Ale to proszę sprecyzować, co wy kontrolujecie, a co urząd górniczy kontroluje, żeby to było jasne dla nas wszystkich. No, to znaczy tak, ja za urzędy górnicze to się nie chcę wypowiadać, bo po prostu tam nie pracuję i oni jakby... No, techniczną poprawę, może się geologię. Ale w momencie, kiedy jest kontrola, to ona dwie instytucje razem dokonują kontroli, każdy swoje. Czy niezależnie od siebie kontrolujecie, co chcecie? Czy będzie kontrolował techniczne aspekty wiercenia? Ja rozumiem, tylko chodzi mi o to, że tak, mamy koncesję Grabowie, Szczebrowa. Chcemy, żeby tam się odbyła kontrola. Czy jesteśmy w stanie, czy mieszkańcy są w stanie spowodować kontrolę na tej koncesji, jeżeli uważają, że tam są nadużycia. Do kogo mają się zwrócić, żeby sprowokować kontrolę urzędów państwowych i jakich? Jeżeli chodzi o właśnie tą działalność związaną, jeżeli rozumiem, że to już jest sprawa, czy jest tam zakład taki górniczy, w sensie już jest otwór wiercony, tak nie dopuścili mieszkańcy do wejścia... Przepraszam, jeżeli się tam nic nie dzieje, to co my mamy skontrolować, bo... Jeżeli to jest kolejny aspekt, że właśnie... Bo nie ma wiercenia, czyli też urząd górniczy nie jest tutaj w ogóle przedmiotem. Ale jeżeli minister środowiska zezwolił na badania sejsmiczne na strefach Natura 2000. Właśnie, nie mogę otworzyć pełnego ekranu, ale proszę sobie na duże, że będzie miał pan pogląd, jak wyglądają pola uprawne po przejechaniu sprzętem do badań sejsmicznych. Tam są kolejne głębokości do 1 metra. Ja może zadam tutaj panom wszystkim, panu doktorowi też jedno pytanie, na które różnie nam odpowiadają instytucje. Koncesjonariusz znajduje się w Polsce, a otwiera działalność i podlega jednej ustawie. Prawo geologiczne i górnicze, albowiem dostaje koncesję. Na podstawie tej koncesji podpisuje umowę dzierżawy. Tutaj słyszeliśmy już prawie na 2 pokolenia do przodu, tak? Każda czynność tego koncesjonariusza, począwszy od przejechania tych wozów, tak, z sejsmiką, poprzez każdy kolejny etap podlega jednemu prawu. Czy zgadzamy się? Prawu geologicznemu i górniczemu, czyli wszystko, co robi w ramach koncesji? Ale mogę tylko wstąpić, przepraszam, że tak wchodzę. Ale też warto zwrócić uwagę, że w koncesji jest taki zapis, że wszystkie akty inne, ustawy czy w ogóle akty prawne, które miałyby zastosowanie, w tym na przykład związane z ochroną środowiska, na przykład prawo ochrony środowiska, także mają być przestrzegane. I to też warto pamiętać. Tak, bardzo, bardzo świetnie. Chodzi o co innego. Chodzi mi o to, że firmy, a szczególnie Szewra tutaj przoduje, ale w wielu innych lokalizacjach jest tak samo, zanim uzyskają jakby wszelkiego rodzaju pozwolenia, na przykład budowa drogi przez las wymaga zgłoszenia pozwolenia na budowę, żeby nie wiem co, tak, bo wycięcie drzew i tak dalej. Szewron bez tego pozwolenia wycina drzewa, mówi, że to rolnicy, robi drogę i jeszcze mówi, i robi to tylko na zgłoszenie. Pan starosta oficjalnie twierdzi, a dorobimy im papiery.
bo taki jest, w tej chwili starostwo odpowiedziało nam, dokładnie w ramach monitoringu zadaliśmy pytanie, czy można założyć, że przepust, bo ponieważ oni nie mogą wjechać na tą z bocznej drogi na to pole, bo rolnicy tam stoją i blokują te 300 dni, to wymyślili sobie co innego. Przepust długości 18 metrów z drogi powiatowej, do którą oczywiście będą wjeżdżali na ten teren. Tego się najbardziej boją mieszkańcy, bo nie pozwoli nawet płotu postawić. I odwodnienie terenu. I na to dostali w tej chwili pozwolenie wodnoprawne, odpowiadając nam, że tego typu działalność, jaką w tej chwili, o jaką się zwrócili tym pozwoleniem wodnoprawnym, mogą robić w ramach innej działalności gospodarczej. Szanowni panowie, czy ja zadaję to pytanie, czy to nie jest logiczne dla każdego jakby, że główną ustawą, zgodnie z którą w ogóle cokolwiek może robić koncesjonariusz i głównym aktem, wobec w stosunku do którego może działać ten koncesjonariusz, jest wydana koncesja i ona zawiera uwarunkowania, w jakim obszarze może koncesjonariusz się poruszać. Jeżeli nie ma zatwierdzonego planu ruchu, nie ma prawa nawet trzymać wozu w tym miejscu i stawiać płotu. Bo robią tak, że wjeżdżają, stawiają płot, tak było w Zawadzie, ludzie się nie zgadzali, ale trudno, przeoczyli ten moment, wjechał ciężki sprzęt, okręcili, zdjęli humus, postawili wiertnie wbrew woli mieszkańców. Po dwóch tygodniach dostali zatwierdzony plan ruchu, tak, przed zatwierdzeniem planu ruchu, czyli dzieje się to wszystko w Polsce na zasadzie faktów jakby dokonanych w bardzo wielu miejscowościach. Moje pytanie brzmi, czy Chevron, czy jakiś inny BNK, czy coś może zacząć zestawiać płot, bo co? Bo będzie budował szkołę, wyższą uczelnię w tym miejscu. Rozumiecie panowie, jeżeli plan miejscowy tu był też poruszany, tak? Jest taki chaos prawny, że ktoś powinien wydać jednoznaczną opinię. Jednoznaczną opinię, może to jest właśnie państwa rola. Opinię taką, że koncesjonariusz może się poruszać tylko w granicach prawa obowiązującego w Polsce, a tym prawem jest prawo geologiczne i górnicze i decyzja ministra. Czy ja mam rację? Czy ja mam rację, panie? Znaczy tak, no, proszę mnie traktować jako prawnika, więc jakby no, żałujemy, że nie ma pana karki, podejrzewam, że tak. Troszeczkę bliżej się rzucił światło na to. Nie wiem, jak. Chciałbym się zastanowić nad tym, czy odbiorca, czy strona koncesji, koncesję ma prawo do działalności innej niż strona wiertnicza. No właśnie, nie ma, bo w KRS-ie nie ma takiego zapisu. Jeżeli ma w KRS-ie, nie wiem, no jak ja tak koncesja nie znam, nie próbuję tak sobie na co myślę, jakąś ścieżką. Jakby krok po kroku analizując, tak? Przychodzi firma, która ma teren, dzierżawi go i dzierżawi go dlatego, że ta umowa jest pod poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. Czy wolno mu stawiać płot, bo co? Bo nie ma zatwierdzonych dokumentów, ale płot mu wolno postawić, to robi mu się, tak? Tego nie wiem, wiem, że nie wolno mu wiercić, dopóki nie ma plan ruchu. Jest prawie, możemy się zawsze zastanawiać, na ile w Polsce w ogóle nie tylko przez gazu przy wiatrakach, przy każdej innej działalności, na ile prawo jest perfekcyjne i jest dobrze egzekwowane, ale przepis jest taki, że nie można wiercić bez planu ruchu. To jest element konieczny do wykonania wiercenia. Nie można zrobić popalni ani placu wiertniczego, rozumie pan? Bo samo mówię, nie można wiercić. Żeby wywiercić, to trzeba mieć drogę, utwardzony plac, ale my to wszystko już wiemy z Urzędu Górniczego od pana Kurka, który nam to potwierdził. Ja mam pytanie, bo już wiem, że pan z spraw technicznych jest słaby, ale jest pan prawnikiem, więc mam pytanie. Dowiedziałam się, że firma, która dostaje koncesję w Polsce, zobowiązana jest do wykonania pewnych zadań. Nasza firma Chevron, tak będę brzydko mówiła, bo z tą walczymy od 2 lat, swoją koncesją została zobowiązana do wykonania 2 odwiertów, 1 opcjonalny, 3 opcjonalny. W 2013 roku, 6 grudnia, firma Chevron stała przed faktem, czy dostanie przedłużenie, czy powinna
zwrócić koncesję do Skarbu Państwa. W naszym rozumieniu firma Chevron nie zrealizowała swoich zadań. Wykonała jeden niepełny odwiert w Leśniowicach i koniec. Na jakiej podstawie minister środowiska wydał przedłużenie kolejne, bo to już jest drugie przedłużenie, dla koncesjonariusza, jakim jest firma Chevron? Nie wiem, też nie zajmuję się koncesjonowaniem na wydobywanie gazu łupkowego. Czy pan się zajmuje? Szanowni Państwo, bez tego uwagi, że przecież pan realizuje konkretne dużo. No nie można tak jakoś... Tak, nie napadajmy. Pan nie chce, żebym ja tutaj szkalona wszedłem, żeby postąpił nie zgodnie z prawem. Ja tak nie mówię, jakbyście to... Stroną, która nadzoruje wykonanie... Proszę Państwa, bo rzeczywiście zaczyna to iść w drugim kierunku, to znaczy się pan dostaje, pan po prostu wie pan. Ponieważ tak, my mamy niestety stałym problemem wszystkich spotkań w tym temacie jest to, że ministerstwa systematycznie nie przychodzą na takie spotkania. W związku z tym jest za każdym razem jest pewien poziom emocji i frustracji obywateli i mieszkańców z tego powodu, że nie mają pola do dialogu. I ponieważ nie mają pola do dialogu i nie mają osoby, której na te pytania odpowie, tylko oni się sami z tymi wszystkimi swoimi pytaniami i frustracjami męczą. To jest po prostu męczą. To są bardzo zestresowani ludzie, bardzo zestresowani, żyjący w ciągłym lęku, napięciu i tak dalej. Od miesięcy. W związku z tym, jak już mają kogoś, kto reprezentuje jakąś instytucję państwową, to chcieliby wszystkie swoje pytania zadać. Bez względu na to, czy państwo jesteście odpowiednim organem, żeby na te pytania odpowiedzieć. Więc z góry przepraszam za to, że to wykroczyło poza pole waszych kompetencji, że nie jesteście w stanie na to odpowiedzieć. Ja bym tylko chciała, żeby pan na koniec, ponieważ to jest akurat dotyczy państwa kompetencji, żeby pan zobaczył, jak wyglądają skutki badań sejsmicznych na polach, bo to jest akurat, to dotyczy Generalnej Dyrekcji Szkody w środowisku, dotyczą właśnie państwa. I co rolnicy mają zrobić w momencie, kiedy się po badaniach sejsmicznych znajdują wobec takiej sytuacji, kiedy mają po prostu ziemię nieużyteczną na lata. Tego się nie doprowadzi do stanu produktywności przez lata. Czy wy jesteście odpowiednim organem, żeby zainterweniować, żeby jakieś szkody uzyskać, odszkodowania z tego tytułu i tak dalej? Należy zgłosić tą szkodę. Procedujemy w takim trybie, jaki jest ustawowy. Natomiast ja nie znam tych wszystkich przypadków. Takie zdjęcie widzę pierwszy raz. Jeżeli pan poda mi lat, ja mam myślę więcej tych zdjęć, bo to były zdjęcia. Ale to, co mi pan pokazał, jest wystarczające. Czy to jest szkoda w środowisku, czy nie? Bo też chcemy zadać na pewno pańskiej firmie pytania dotyczące możliwości zaistnienia szkody w środowisku przez działalność firmy Chevron na naszym terenie. Na Natura 2000 jeszcze. Tak, ale ona postępuje niezgodnie z opinią akurat lubelskiego RDOŚ-u. Konkretnie wybudowała, ogrodziła teren około 4 hektarów niezgodnie z zasadami, które były opisane w opinii RDOŚ-u. Konkretnie. Miało być stworzone ogrodzenie, które będzie miało wysokość 50 cm. Wybudowali pod bunetą. To ogrodzenie miało być dlatego takie, żeby nie powodować bariery dla zwierzyny, które tam jest. Dwumetrowe ogrodzenie z siatki leśnej to jest zupełnie inna historia. I nikt na to nie reaguje. Czy to nie jest możliwość powstania szkody w środowisku? A to należy zgłosić do RDOŚ-u. W takim przypadku. Tak, ja pan informuję w tej chwili przedstawiciela Generalnej Dyrekcji, a to zostanie zgłoszone, a pan dostanie do wiadomości. Dziękuję. Pan podamy się. Dobrze, to ja w takim razie poproszę Marcina Popkiewicza, żeby on trochę nas wyniósł z tego poziomu, powiedzmy sobie, konkretnych, przyziemnych konfliktów codziennych, w którym tej szarej rzeczywistości, czarnej nawet,
której mieszkańcy są, i żebyśmy troszeczkę wznieśli się na trochę inny poziom i z perspektywy bardziej ogólnej popatrzyli na ten problem gazu łupkowego. I jak ty to widzisz w całym, no, z perspektywy przyszłości energetycznej Polski i ogólnych wyzwań, które za tym stoją i którym mamy sprostać? A słuchając tego wszystkiego, no, problema z gazem łupkowym, możemy zastanowić się, dlaczego my to w ogóle robimy? Tak, to nie jest technologia ani tania, ani przyjazna społeczeństwu, środowisku, na wiele różnych sposobów. Zanieczyszczenia wody, gleby, uwalnianie się metanu, dalsza emisja gazów cieplarnianych, możliwość niewłaściwego postępowania z płynem do szczelinowania, który najtaniej jest wydarzyć do strumienia, co w Stanach się zdarzało na przykład. No, bardzo wiele problemów, ale jak bardzo te osoby tutaj zaangażowane nie są w swój gaz łupkowy, to nie są Państwo odosobnieni. Rozmawiam z ludźmi na przykład z Podlegnicy, Głogowa, gdzie chcą mi zrobić odkrywkę węgla brunatnego. Chcą mi zrobić dziurę w ziemi, ciągnącą się kilkadziesiąt kilometrów o głębokości 100 metrów. Tam teraz są wioski, lasy, pola. Ma być pląca się dziura w ziemi. Być może. Czemu koncern naftowy płynął w Arktykę wydobywać tam ropę? Bardzo ryzykowne, zupełnie sprzyjające warunki. Czemu szczelinujemy w Stanach Zjednoczonych za ropą, za gazem? Czemu robimy platformy wiertnicze na wodzie o głębokości 2-3 km? Później mamy Deepwater Horizon, tak, płonącą platformę, miliony baryłek ropy wylane do Zatoki Meksykańskiej. Czemu w końcu kartujemy lasy w Kanadzie? Przepraszam. Czemu kartujemy lasy w Kanadzie, żeby wydobyć coś, co jest w zasadzie smołą wymieszaną z piachem, są gwiazdy roponośne, mistrza ropy syntetyczną. To wszystko są elementy jednej układanki. Naturalną koleją rzeczy najpierw sięgamy po te złoża, zasoby energetyczne, które są najwygodniejsze w użyciu. Robimy dziurę w ziemi w Teksasie na przykład, tak? Budujemy drewnianą platformę, drewnianą wieżę i mamy ropę. Prosto, tanio, łatwo, przyjemnie. Zaczynaliśmy w Polsce, w Bieszczadach zresztą jeszcze w XIX wieku. Tylko dzisiaj już nie ma takich złóż. To, co było łatwe, to już wydrenowaliśmy. I teraz bierzemy first best. To, co obecnie najlepszego mamy jeszcze do dyspozycji. I to jest przerażające, jak to szybko postępuje. Te łatwe zasoby. Zasobów ropy, gazu jest jeszcze dużo na świecie. Ale to są inne zasoby, niż były kiedyś w Teksasie. Teraz skrobimy dobecznie, literalnie. Jak patrzymy na łupki. Świat się, czemu tak? Świat się podnieca i Polska tą rewolucją łupkową. No, bo nie bardzo jest co innego. Już jak odjąć wydobycie ropy łupkowej i ropy syntetycznej z piasków roponośnych, to szczyt wydobycia ropy konwencjonalnej mamy już kilka lat za sobą, światowy. Wydobycie ropy na świecie konwencjonalnej miało miejsce w 2005 roku. Teraz mamy stagnację. Jak dobrze pójdzie, jeszcze utrzymamy jakiś czas, kilkanaście lat. A w międzyczasie Chiny się motoryzują, Indie i inne kraje rozwijające chcą naśladować nasz sposób życia. To oznacza eksplozję zapotrzebowania. Ceny ropy są średnioterminowo najwyższe w historii. I nie mogą być już niższe, ponieważ tej łatwej ropy już nie ma. Raport Goldman Sachs z zeszłego roku. Nie jestem fanem tej firmy pod każdym względem, ale raporty czasem robią ciekawe. 10 lat temu koncernom naftowym starczała cena ropy 20 dolarów za baryłkę, że miał uśmiech na twarzy. To pokrywało ich koszty poszukiwań, eksploracji, wydobycia, koszty kapitałowe, infrastrukturalne pod dywidendę. 20 dolarów za baryłkę. Teraz potrzebują 120 dolarów za baryłkę, żeby wyjść na swoje. 10 lat minęło. Radykalna zmiana sytuacji, a trend trwa. Jak patrzymy, jakie pieniądze pompujemy w pogoń za tym, co jeszcze pozostało, jak zrobimy to odnowieżki, to naprawdę jest przerażające. I w tej pogoni za energią idziemy na coraz dalej posunięte kompromisy. Że to jest nieprzyjazne środowiskowo? No trudno, potrzebujemy tej ropy, tego gazu. Że zyski mają koncerny, instytucje finansowe, a kłopoty mają lokalne społeczności? Trudno, potrzebujemy tej ropy, tego gazu. To nie jest kierunek, który dobrze wróży. Co jeszcze gorsze, to my mamy
jako ludzie, jako konstrukcję myślową, że patrzymy, co było 10, 26 lat temu, te trendy, które trwały za naszego życia, czego się nauczyliśmy, będąc młodymi ludźmi, i ekstrapolujemy to w przyszłość. I to jest dobra, właściwa cecha, tylko stanowi olbrzymi hamulec przed zmianami. A świat tak, jak znam od pokoleń, wzrostu wykładniczego opartego na paliwach kopalnych, ten świat się kończy. Koszty jego są coraz większe, a implikacje końca tego świata są bardzo, bardzo daleko idące. I upraszczając bardzo, w zasadzie mamy dwie opcje. Albo koszty energii i innych zasobów staną się tak wielkie, że przestaniemy być w stanie je ponosić, nam się gospodarka załamie w recesji, depresji, w bardzo niemiły sposób, albo dokonamy głębokiej transformacji w sposób, w jaki funkcjonujemy. I rozwiązaniem tego nie jest robienie dalej tego samego, co robiliśmy od zawsze, czyli pogoń za paliwami kopalnymi, może głębiej położonymi, może wzdłuż gorszej jakości, z mniejszą zawartością węgla, w gorszych warunkach geologicznych, tylko głęboka transformacja tego, jak funkcjonujemy. Od strony energetycznej jest to zupełnie inne, mądrzejsze wykorzystanie energii, znacznie efektywniejsze, choćby te domy, o których mówiła Ewa. Można budować domy, które w ogóle nie trzeba ogrzewać, które produkują więcej energii niż używają i robią to w sposób czysty. I możemy produkować energię w sposób czystszy. Faktem jest, że na razie jeszcze tego dobrze nie potrafimy robić. Gdybyśmy stwierdzili, że Polska ma za 5 lat działać na energii odnawialnej, to byśmy nie dali rady. Nikt na świecie by nie dał rady w zasadzie. Może poza krajami, które mają dobre warunki na energię wodną. My musimy dopiero opracować te rozwiązania. Bo albo odejdziemy od paliw kopalnych, zanim one staną się praktycznie niedostępne dla nas, a jak się z tym spóźnimy, będzie naprawdę nieprzyjemnie. Więc powinniśmy postawić na innowacyjność, na rozwój nowych, alternatywnych sposobów funkcjonowania, pozyskiwania energii, a łudząc się tym mirażem gazu łupkowego, tylko opóźniamy niezbędne działania i transformacje, która zajmie bardzo dużo czasu. To jest trochę tak, że my wyrośliśmy, nasza cywilizacja, na paliwach kopalnych. One do dzisiaj nam dają blisko 90% przemysłowej energii, naszej energii, którą mamy w naszym społeczeństwie. Ale te paliwa nam się kończą. I parę lat temu życie świat miał stracha, że te paliwa wyraźnie się kończą, ropa, gaz łupkowy. I wtedy pojawiła się rewolucja łupkowa. I nagle politycy, ekonomiści stwierdzili, hura, hula, dusza, piekła nie ma, można rosnąć dalej. To jest trochę tak, jakby były szczury, które miały karton z chrupkami i żywiły się tymi chrupkami. Zobaczyły, że dno już w tym kartonie z chrupkami widać, zaniepokoiły się, a wtedy któryś szczur odkrył, że można jeszcze schrupać ten karton. To są nasze zasoby niekonwencjonalne, łupkowe. I to wcale nie jest na tak długo, jak nam się wydaje. Wiele raportów pokazuje, że ta rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych ma najlepsze warunki z wielu względów. Wydobycie ropy w Stanach teraz rośnie, ale za kilka lat ten wzrost się skończy i później będzie spadać. Z gazem łupkowym tak samo. Były pokazywane tutaj informacje, jak wygląda wydobycie, czy ropy, czy gazu łupkowego, to wygląda podobnie. Od uruchomienia szybu w ciągu 3 lat wydobycie spada nam do poziomu 10-15%. Trzeba więcej, coraz szybciej. W Stanach Zjednoczonych mówimy o życiu o setkach tysięcy, od wielu. W dłuższym horyzoncie czasowym tak, do 2030, któregoś roku powiedziałem. Tak, ponad 500 000 odwiertów na ropę gaz łupkowy. W Polsce to też nie do powtórzenia. Stany Zjednoczone były unikalne. Najmniejsza była opozycja społeczności lokalnych tam, bo tam właścicielem praw jest właściciel gruntu. Więc jakby przyszli i pani osłodzili problemy środowiskowe milionem dolarów za wynajem powierzchni farmy, no to pewnie można to spojrzeć inaczej, prawda? Tutaj społeczności mają tylko koszty, zyski ma gdzieś indziej ktoś inny. Tam mamy pokłady geologiczne o prostej budowie, płytko położone, o dużej miłości, wysokiej zawartości materii organicznej, dojrzałej materii organicznej, tam jest dużo metanu, mało azotu. W Polsce no niestety jest inaczej. My nie powtórzymy tej rewolucji. Jak ja słyszę raporty amerykańskiego Departamentu Energii mówiące o tych 5 000 000 metrów sześciennych w Polsce, dzieliliśmy sobie teraz skórę na niedźwiedziu, to Państwo pamiętają, tak? Premier Tusk wyszedł i powiedział, że hura, z tego sfinansujemy polskie emerytury, z tego budżet zasilimy, w ogóle cuda będą na kiju z tego. Później przyszły kolejne raporty, tak? Wiemy, PIG-u podzielili to przez 10, wyszło, że mamy 300 kilkadziesiąt, 800 kilkudziesięciu miliardów. Później amerykańskie USGS, geolodzy stwierdzili, że no tego gazu tak naprawdę to mamy. Jeszcze 10-krotnie mniej, tak na parę lat by wystarczyło. Więc to z tego wielkiego niedźwiedzia, na którym dzieliliśmy skórę, żeby taki mały pluszowy miś na koniec.
Więc powiem tak, prawdopodobnie w Polsce tego gazu łupkowego i tak nie będzie. Znaczy on tam pewnie jest, ale prawdopodobnie nie nadaje się do komercyjnego wykorzystania w jakiejś wielkiej skali. Państwo szanowni mają problem, bo państwo mieli poligony i na takich lokalizacjach jak u państwa pewnie by się nauczyli, że tego gazu generalnie tam nie ma opłacalnie wydobycia. No ale no, ci na poligonie będą tym poligonem, ze wszystkimi tego konsekwencjami. Prawdopodobnie za parę lat ta gorączka u nas wygasi się i będziemy musieli znaleźć coś innego. I faktycznie jest problem w Polsce, ja to nasz rząd tak się rzuca, bo nie bardzo widzimy alternatywy. Kiedyś Polska węglem stała, ale to było kiedyś. Ten polski węgiel kiedyś był, no ale to co było najlepsze, przetrzebiliśmy. Zostały tylko pokłady niskiej jakości, głęboko położone. I tamten węgiel, który my wydobywamy, on już wyjeżdżając na powierzchnię w kopalni, jest droższy, niż gdyby ten węgiel wziąć, przywieźć w to samo miejsce z Kazachstanu, Rosji, albo nawet statkiem do portu w Gdyni. Nasz węgiel jest już droższy. No i będzie coraz droższy. Dlatego my go też rabunkowo eksploatujemy. Też miałem zarzut, że wydobywamy tylko kilkanaście procent węgla w pokładach. Tak. Ale dlatego, że wydobywamy tylko to, co jest najłatwiej dostępne. Bo gdybyśmy próbowali wydobyć nie kilkanaście procent, a 20-30, można by to zrobić, to ten węgiel byłby jeszcze znacznie droższy. Ale tak już jest za drogi. I będzie jeszcze droższy. Już kombinujemy, żeby mieć kopalnie na głębokości 1000-1300 metrów, jak Dębinka na przykład. Tam są temperatury 40 stopni. I państwo pracują w takich warunkach, wydobywając węgiel. Życzę powodzenia. Z gazem słabo wyglądamy. Ropy praktycznie w ogóle nie mamy. Coś tam na Bałtyku wyskrobiemy. Stąd właśnie myślimy, znowu pojawia się kontrowersyjne rozwiązanie. Może atom, może coś. Znaczy nasze koncerny bardzo się bronią, że to nie było odnawialne źródło energii, bo to rozbije ich model biznesowy. Niestety czas tego nie uświadamiamy, ale rząd chce, żeby to było duże. Może być atom, może być węgiel, kamienny, brunatny, mogą być łupki, ale żeby to nie był kierunek prosumencki, kiedy ludzie sami sobie będą produkowali energię. Bo to jest bardzo powszechne obecnie rozdającym karty w tym sektorze. Tak czy owak do tych zmian dojdzie. Może dojść w sposób łagodny, nie na naszych warunkach, albo w sposób bolesny. Ja wolę, żeby to było łagodne, z korzyścią dla społeczeństwa. I też uważam, że przyszłość polskiej gospodarki nie leży w wydobyciu węgla. Przyszłość polskiej gospodarki leży w mądrych, innowacyjnych ludziach. W ludziach budujących domy autonomiczne, w firmach takich jak Fakro, jak VAT produkujące solary, jak PESA, Newag, Solaris produkujące autobusy, tramwaje, pociągi. Jak stworzymy tym firmom rynek w Polsce i warunki do działania, żeby państwo im nie podstawiało nogi, tylko żeby im pomogło, to Polak potrafi. To my z tym jeszcze wyjdziemy w Europę i będziemy budować nasze polskie specjalności. To też mówił Andrzej Kasebek, koła zamachowe polskiej gospodarki. Bo tam leży przyszłość i Polski, i świata, i nie tylko od strony środowiskowej, czystego środowiska, ale też od strony miejsc pracy dla naszych dzieci. Nie wiem, może odpowiedziałem na twoje pytanie, tak troszkę skakałem z tematu na temat. Dokładnie to, tego właśnie oczekiwałam od ciebie, Marcinie, bardzo ci dziękuję, żebyśmy właśnie ten gaz łupkowy umieścili w innej perspektywie, jako jedno z paliw kopalnych, element zmieniającego się świata, który musimy postrzec jako taki. Tej dopiero ogólnej perspektywie, dopiero pytania, które sobie zadajemy, mają naprawdę sens. Bo tak to rozmawiamy tylko o bardzo konkretnych, prawno-organizacyjno-logistycznych kwestiach i bijemy się na argumenty, które są cząstkowe, które są ważne do poszczególnych rozwiązywania poszczególnych problemów tu i teraz. Ale dopiero jak zaczynamy się troszeczkę wydobywać na powierzchni i patrzeć z dalszej perspektywy, dopiero wtedy widzimy to inaczej i te odpowiedzi są inne. Przede wszystkim znajdujemy inne odpowiedzi na pytania, czy warto. Czy warto i czy należy to robić. Na przykład, jeżeli Stefan Kramer nam powiedział jako hydrogeolog, że w Niemcy po debacie takiej wszechstronnej, w której uczestniczył rząd, przemysł, obywatele, doszli do wniosku, że woda jest tak ważna, że wszelkie ryzyka wobec wody należy, zawsze woda musi być priorytetem i że w związku z tym zbiorniki wód podziemnych są wykluczone z jakichkolwiek pomysłów na odwierty. Dlaczego
My nie możemy takiej samej po prostu zasady przezorności, która jest w traktacie europejskim, która jest w konstytucji francuskiej, które wiele krajów po prostu jako zasadę nadrzędną wdrażają. Czy nie możemy się bić, żeby taka sama zasada była elementem naszej konstytucji? Użyłaś bardzo smutnego słowa bić się. To nie tak powinno być. Jak ja patrzę, wygląda sytuacja w krajach cywilizowanych, Francja, Niemcy czy Wielka Brytania, to tam Ministerstwo Gospodarki zazwyczaj mówi, chcemy łupków, to jest tania energia dla naszego przemysłu. A wchodzi Ministerstwo Ochrony Środowiska i mówi, zaraz, musimy wziąć pod uwagę czystą wodę, czyste powietrze i jest dyskusja. My kiedyś mieliśmy Ministerstwo Ochrony Środowiska. Teraz niestety mamy Ministerstwo Środowiska, a czasem mam wrażenie, że Ministerstwo Eksploatacji Środowiska z tego się robi. A przedni minister środowiska Korolec wyleciał za to, że nie dość intensywnie forsował wydobycie gazu łupkowego. I czasem słucham ludzi z Ministerstwa Środowiska, kurczę, oni mówią czasem, niektórzy, jak lobbyści węglowi albo gazowi. To nie tak powinno być. Więc równowaga, jak Ministerstwo Gospodarki powinno mieć swoje argumenty, a ci ludzie, którym powierzyliśmy zadanie ochrony naszej wody, naszego czystego środowiska, powinni stać po tej stronie. Czemu musimy się o to bić, jak mówisz? No ale chyba musimy. Ale chyba musimy, nie mamy innego wyjścia. Dopóki te instytucje zostały w ten sposób wymyślone i w ten sposób skonstruowane, że obywatele nie mają szans, to nie mamy innego wyjścia, jak tylko dzisiaj walczyć o to, pokazywać to palcem, i poprzez nasze głosy i nasz udział w debacie publicznej to głośno i otwarcie mówić. Przede wszystkim musimy pracować nad tym, każdy na swoim poziomie lokalnie, żeby w momencie, kiedy się pojawia słowo ekologia, które jest uważane za brzydkie słowo, żeby tłumaczyć ludziom, że ekologia to nie jest brzydkie słowo, tylko że naszym obowiązkiem każdego z nas jest być ekologiem, bo chodzi o biologiczne warunki przetrwania nas wszystkich. Chodzi o naszą wodę, o nasze powietrze, o naszą żywność, która będzie się nadawała do jedzenia, o istoty żywe, które są wokół nas, o to, że w ciągu 40 ostatnich lat 1/3 gatunków kręgowców wymarła w ciągu 40 lat, nie 40 tysięcy. Czyli jesteśmy na takim etapie wymierania świata żywego wokół nas, że jesteśmy zmuszeni obudzić się i mówić wszystkim innym dookoła nas, żeby się obudzili. Ja bym chciała, żeby Pan się do tego ustosunkował, do tej właśnie perspektywy, takiej wizji świata. Jaka jest Pana reakcja na to? O, wizja świata to takie duże zadanie dla mnie, więc nie wiem, czy ja tego sprostał. Na razie jeszcze może się odnieść do wizji w Polsce. Mianowicie ta kwestia, którą Państwo poruszyliście, to wielka szkoda, że tak się nie stało z tym Ministerstwem Gospodarki, czyli jest jeszcze inna koncepcja, Ministerstwo Energetyki. Jest taki problem w Polsce nie tylko, że jak Ministerstwo Środowiska ma te dwie role, nie spełnia, że nadzoruje środowisko i jednocześnie udziela koncesji, co oczywiście nie jest dobrym rozwiązaniem, to ponadto jest drugi problem jeszcze, że wiele kompetencji jest rozproszonych pomiędzy różnymi ministerstwami. Ministerstwo Gospodarki, Skarbu, jakieś funkcje na BDNZ, czy oczywiście Ministerstwo Środowiska. I istnieje koncepcja, ona była rozważana i wielka szkoda, że ona jakoś nie udało się jej przewalczyć, żeby zaistniało Ministerstwo Energetyki. No i oczywiście wtedy wszystkie gestie koncesyjne tam lądują, a dozór środowiskowy zostaje w Ministerstwie Środowiska. Także tutaj no, też osobiście uważam, że byłby to dużo lepszy pomysł i jak mówię, ten pomysł istnieje. On jest rozważany, czy ewentualnie jako alternatywa do zrobienia tego w ramach Ministerstwa Gospodarki. Ale no, istnieje inercja, nowe pomysły, no wiadomo, stworzenie nowego ministerstwa, no to powiedzmy, że ludzie krzywo patrzą na to, że znowu będzie kolejna armia urzędników. No to takie są dosyć trywialne bariery, żeby to wprowadzić w życie, szkoda, prawda? Jak Pan mówił o tej globalnej perspektywie, to mnie tylko zabrakło takiej jakiejś konkluzji, takiej błędy, bo wiemy co nie, ale nie do końca zrozumiałem tą alternatywę, bo jeżeli mówimy, że prawda, przykładowo ESSA, czy nie wiem, jakiś fabryka samochodów, czy stocznia w Gdańsku. Jak zapewnimy źródło energii dla tego typu odbiorców w realnej perspektywie? To nie jest proste pytanie i nie jest prosta odpowiedź na to pytanie. Nasz świat od pokoleń jest światem paliw kopalnych. Ropy, węgla i gazu.
I już za życia naszego to się zmieni. Te paliwa będą coraz droższe i musimy znaleźć alternatywy. Opcja pierwsza, jeszcze przeciągniemy to, co robimy, wzrost wykładniczy oparty na paliwach kopalnych przez kilkadziesiąt lat. To będzie epicka katastrofa. Katastrofa klimatyczna, katastrofa zasobowa z wielu różnych punktów, nie będę tego rozwijał. Tak czy owak, to się skończy. Czy za 10, za 20, za 50, czy za 100 lat można dyskutować. Czym możemy to zastąpić? Na razie mam w zasadzie dwa pomysły, dwa kierunki. Pierwszy to jest atom. Drugi to jest odnawialne źródła energii, przede wszystkim energia słoneczna, trochę wiatr, trochę biomasa. Można dyskutować, jestem fizykiem jądrowym z wykształcenia. Miałem wykłady też o bezpieczeństwie elektrowni jądrowych. To jest technologia, która działa. Sprawdzona, w miarę bezpieczna, daje energię w sposób stabilny, po rozsądnej cenie. Ma też jednak poważne problemy, liczne problemy. To nie jest ani biała, ani czarna technologia, to jest szara technologia. To nie jest energia dla świata na bardzo długi czas. Przecież przy obecnych reaktorach, które zużywają tylko uran-235, którego jest niewiele. I gdybyśmy chcieli cały świat zasilić w ten sposób, to by to na kilkanaście, kilkadziesiąt lat starczyło nam paliwa. Poza tym jest kwestia proliferacji broni jądrowej. Nie tylko zrobić bombę atomową jest trudno, ale bardzo łatwo jest zrobić brudną bombę atomową. Mamy reaktor w zasadzie jakiegokolwiek typu, to wokół niego będą neutrony dostępne. Oburzymy to taką czy inną substancją, już mamy silnie promieniotwórczy materiał. Pakujemy go do kontenera, na statek i wysyłamy do portu w Bostonie. I czekamy, aż będzie wiał wiatr w stronę centrum i detonujemy. Katastrofa. Dla handlu światowego, dla bezpieczeństwa. W zasadzie nie jesteśmy w stanie się przed tym uchronić. Jeżeli pójdziemy w tą stronę i reaktory staną się powszechne. Boję się tego kierunku. Poza tym, to jest technologia, która działa w warunkach stabilnych. Mamy rok 2014. Gdybyśmy się spotkali tutaj 100 lat temu, w marcu 1914 roku, kto z Państwa by przypuszczał, że za kilka miesięcy wybuchnie pierwsza wojna światowa? Prawda? Potem druga wybuchła. Co by było, gdyby wtedy były reaktory w Europie, na naszych terytoriach? Na przykład cofające się wojska hitlerowskie. Co by z nimi się działo? Strach pomyśleć. Katastrofa. Więc ja mam poważną obawę przed rozwojem i masowym wdrożeniem tej technologii. Z całym sercem wolałbym rozwinąć odnawialne źródła energii, które są bezpieczniejsze. Z wielu różnych powodów są też bardziej demokratyczne pod kątem społecznym. Jestem raczej zwolennikiem dawania jak największych możliwości ludziom, obywatelom, społeczeństwu, a nie koncernom. Energia odnawialna jest z natury rozproszona. Faktem jest, że jeszcze musimy ją rozwinąć, żeby ona była w stanie zaspokoić nasze potrzeby energetyczne, które ja sobie obecnie rozbuchamy. Bo w końcu, czy my chcemy mieć ileś kilowatogodzin energii dziennie, 10 kilo węgla na głowę dziennie, 3 litry ropy? Nie. My chcemy mieć usługi energetyczne. My chcemy, żeby nam działał komputer, żeby było światło, które można sobie poczytać, chcemy się dostać do koleżanki na imieniny. Na tym nam zależy. Tak, oczywiście, że chcemy też mieć miejsce pracy, oczywiście. Jak dostarczyć energię przemysłowi? To jest to właśnie to jest najsłabszy punkt. Oczywiście, problem jest magazynowanie energii, bo ile my możemy nabudować wiatraków, paneli fotowoltaicznych i nawet one były znane w wystarczającej ilości energii, tak jak pan, nie zawsze wtedy, kiedy byśmy jej chcieli. I rozwiązań tutaj jest bardzo wiele, co można z tym zrobić. Są rozwiązania, które pozwalają magazynować energię. Na przykład elektrownie koncentrujące promienie słoneczne, to jest mnóstwo luster kierujących promieniowanie słoneczne, ogrzewające czynnik roboczy, który magazynujemy, bo ciepło potrafimy magazynować na wiele godzin, na ponad dobę. Jedno z rozwiązań, ciągle jeszcze drogie. Można takie rozwiązania stawiać na południu Europy, na Saharze, na Bliskim Wschodzie. To jest ciągle drogie, porównanie z paliwami kopalnymi, ale jest jakieś rozwiązanie. Jest potencjalnie wiele rozwiązań w sektorze baterii, bardzo wiele różnorodnych technologii. To jest możliwość zrobienia fantastycznego postępu. Można. Tak, ale maska, ale to ma, w Polsce nie ma zupełnie do tego warunków. Jeżeli oczywiście zrobimy europejską sieć energetyczną i włączymy w nią Skandynawię z jej górami, Alpy, tak, wtedy można rzeczywiście tych elektrowni sporo postawić, ale też nie rozwiąże naszych problemów. Po prostu potrzebujemy strasznie, strasznie dużo energii. Nie, pierwszym krokiem powinno być racjonalizowanie zużycia energii, bo możemy zużywać 1/3 energii, którą zużywamy obecnie i mieć to samo
ten sam poziom życia, który mamy. I w transporcie, i w budownictwie, w przemyśle mniejszy postęp możemy zrobić, ale w końcu mogliśmy produkować gadżety dwa razy trwalsze i dwa razy i o połowę mniej. Właściwie nasz system działa w ten sposób, żeby produkować jak najwięcej, żeby rzeczy się psuły i są tak robione. Ale to nie znaczy, że to jest sensowne, jeśli to będziemy w stanie utrzymać. Jeszcze wiele rzeczy, które możemy zrobić. Ten pomysł z Europejską Siecią Energetyczną, z magazynowaniem energii, z elektrowniami solarnymi, biomasa może pomóc. Tam całkiem niezłe warunki dla biomasy, tylko mądrze robionej biomasy. Nie spalanie wysokowartości gatunkowego drewna w kotłach elektrowni węglowych, bo to jest głupota do kwadratu na każdym poziomie. Tutaj chciałam ad vocem Żurawlów, u którego chcą właśnie, powiedz Basiu. U nas w tej chwili rolnicy mieli podpisane umowy w tamtym roku na odbiór słomy, ponieważ jest to typowo teren rolniczy. Jest całe mnóstwo słomy. Na czarnoziemach, na bardzo dobry klimat, tam są fantastyczne. Były podpisane umowy z rolnikami i niestety firma po pierwsze nie wywiązała się, nie zabrała tej słomy, po drugie jakoś dziwnie zatrzymano cały pomysł na produkcję właśnie. Firmy zbankrutowały, tak. Dlatego, że sprowadzono tak zwany pelet z Ukrainy. Z Ukrainy, ale to są... Zatrzymano. Z rolnikami jak rozmawiamy, to właściwie cały czas upatrujemy, że przez gaz łupkowy, przez pomysł rządu na gaz łupkowy pewne rzeczy, pewne pomysły, które możemy realizować u nas chociażby w takich terenach rolniczych, ucina się. Pokazuje się, że to się nie opłaca właśnie po to, żeby jeszcze bardziej wskazać na wydobycie gazu łupkowego. Jak rolnicy, ja uważam, że to powinno być tak, że każdy region, który z czegoś tam słynie, z jakiejś produkcji, z jakichś bogactw, które ma w sobie, powinno się dać im szansę samemu na jakiś taki rozwój i zabezpieczenie pewnych rzeczy. Myślę, że gdyby rolnikom nie przeszkadzano, świetnie na tych terenach, tak jak tutaj na Lubelszczyźnie, byśmy sobie poradzili. Był pomysł na biopaliwa, upadł. Był pomysł na właśnie zagospodarowanie słomy, upadł. Wszystko po kolei pada. I myślę, że przez to, że rząd tak mocno uwierzył w ten gaz łupkowy, nie szuka zupełnie innych rozwiązań. Zostało podane to tylko dla społeczeństwa, że będziemy mieli. To są takie właśnie polityczne sprawy przedwyborcze, że będą emerytury i tak dalej, ponieważ grozi nam generalnie zapaść. To jeśli chodzi właśnie o to, bo tam typowo są warunki na małą biogazownię na poziomie gminy, typowo, po prostu tam tej słomy jest wszędzie pełno. Tam te brykiety leżą i gniją. Natomiast nie ma warunków, ponieważ u nas nie ma prawodawstwa, które by umożliwiało tworzenie małych spółdzielni wspólnotowych, jak w Niemczech, prawda? Nie ma woli do tego. Czyli musimy naprawdę nauczyć się od nowa, żeśmy wyrzucili spółdzielczość z wodą, z dzieckiem z kąpieli, dziecka z wodą z kąpieli i razem z systemem socjalistycznym i w tej chwili musimy od zera wszystko odbudować i bić się o to, żeby do naszego prawodawstwa tworzyć warunki do rozwijania właśnie tych wspólnotowych, małych instalacji wszelkiego typu energii odnawialnych w zależności od tego, jakie są lokalnie warunki, bo też geotermia też nie jest wszędzie, prawda, ale każdy region, jak się zastanowi sam nad sobą i zbada, co ma, to zrobi. Mamy w Niemczech fantastyczne przykłady, kiedy małe społeczności, gdzie jest 38 domów, mają, a tu parę wiatraków, bo mają pole, na którym jest trochę wiatraków, wiatru, a na dachach sobie popostawiali panele fotowoltaiczne, tam gdzie są dobre nachylenia i dobra ekspozycja, a potem zrobili właśnie swoje ogrzewanie na biomasę, małą biogazownię i w ten sposób są niezależni energetycznie, a na dodatek są współwłaścicielami tego. Nie chodzi o to, żeby tworzyć energię, która daje wielki zysk, jest źródłem wielkich dochodów dla inwestora, który na tym robi kasę. Chodzi o to, żeby społeczność zadbała razem o wspólną przyszłość, o własną przyszłość swoją i swoich dzieci. I niezależność małej społeczności lokalnej, bo przy tych małych energiach odnawialnych jednocześnie
powstanie rzemieślnik, który to utrzymuje, który wymienia to, co się zepsuło, czyli powstaną miejsca pracy, które pozwolą regionalnie, lokalnie się rozwijać. Jest jeszcze jeden element, nawet to, co powiedziałaś. W obecnym modelu wspólnoty wiejskie, ludzie, kupują energię z zewnątrz, czyli płacą za ropę, która przypłynęła z Rosji, czy gaz, za węgiel, to też importujemy, i pieniądze wypływają w ten sposób ze wspólnot lokalnych. W tym modelu, kiedy mamy biogazownie, wiatraki lokalne czy panele słoneczne, te pieniądze nie wypływają, krążą w lokalnej gospodarce. Powiem więcej, ci, którzy produkują energię, zarabiają na tym, bo sprzedają to innym i te pieniądze płyną do państwa i państwo dzięki temu się bogacą. Być może jest to bardziej pracochłonne, żeby obsługiwać biogazownie, ale to jest mnóstwo miejsc pracy w tym momencie w gospodarce lokalnej. I nie będą się rozwijały. Właśnie te korzyści społeczne. No, pana. Trzeba było Ja myślę, że w końcu skończymy, żeby pana przekonać do innego modelu niż gaz. Ja jestem bardzo przekonany przede wszystkim do odnawialnych źródeł energii z jednym ale, jeżeli tylko będą one konkurencyjne ekonomicznie. Europa w tej chwili ma fundamentalny problem, w stosunku zwłaszcza do Stanów Zjednoczonych, że ma bardzo wysokie koszty energii. I ja bardzo liczę na to, bardzo wierzę, że w przyszłości OZE będzie konkurencyjne, będzie można magazynować energię, będzie bardziej efektywny niż dzisiaj. Celem fundamentalnym jest, żeby było bardziej ekonomicznie. To się zaczyna być tą kluczowym elementem, żeby ta technologia staniała. No, oczywiście znamy, że musi być większa skala, żeby staniała, prawda? Więc jakby trzeba dać szansę tej skali. To jest cała ta dyskusja tutaj. Ale jeżeli można, to tylko już bym zakończył do tego pani głównego pytania się jeszcze sekundkę odnieść, czyli jak wiadomo, co można poprawić, jeśli chodzi o gaz łupkowy i to nasz główny temat dzisiejszej dyskusji. Mnie się wydaje, że największy problem jest po stronie tej chwili nauki. Mamy tak dziwaczną sytuację, gdzie na przykład siedzimy w jednym pokoju i wielu z nas od jakiegoś czasu się interesuje, czy zajmuje gazem łupkowym. My mamy zupełnie odmienny punkt widzenia na to, jak to oddziaływa na środowisko. Każdy z nas nie chciałby, żeby wylądowano gaz łupkowy w momencie, kiedy on szkodzi środowisku. Ale się nie zgadzamy między sobą co do tego, jaki jest stan faktyczny. Żyjemy w XXI wieku nauki i ciężko nam takie coś ustalić. Dlaczego? Dlatego, że jest to zjawisko nowe, to jest jedna rzecz, ale bardzo zespała nauka. Na uczelniach jest bardzo mało osób, a w ogóle cała piramida ekspertyzy wyrasta z nauki. Musi być najpierw na uczelniach rzesza ludzi, którzy to robią. I oni to robią dla nauki, więc nie robią to dla koncernu, nie robią to dla polityków, nie robią to dla organizacji zielonej, tylko robią to po prostu jako swoją działalność naukową. I oni budują tą piramidę ekspertyzy, której po prostu brakuje w tej chwili. W tej chwili mamy taką sytuację, że nie, każdy z nas ma swoje przekonanie, ale żeby przekonać się nawzajem, to potrzebujemy nie tylko rzeszy naukowców, ale potrzebujemy, żeby oni już mieli to, co jest w nauce jakby mierzalne i takie daje autorytet, to nie to tytuł naukowy czy uczelni, który się pracuje, tylko z najwyższej półki czasopisma, gdzie udowodniono określone rzeczy, prawda? Jest bardzo mało w tej chwili prac. Pojawiają się, w tej chwili się zaczęły pojawiać prace dotyczące różnych aspektów oddziaływania środowiska w takich topowych czasopismach naukowych, gdzie one są rzeczywiście recenzowane, gdzie przechodzą cały system weryfikacji. To trochę za późno przyszło i całą dyskusję o środowisku uruchomił i stworzył film Gazbend. I on stworzył też bardzo silną taką, po drugiej stronie, niechęć do dyskusji tych argumentów, bo po prostu nieracjonalny wynik zrobiony przez fachowca, prawda? No, że zrobił w najlepszej wierze, co potrafił. Ale ten film jest kompletnie nierzetelny i on z jednej strony stworzył bardzo dobrze to, że stworzył dyskusję o środowisku. Wcześniej nikt nie słuchał tego. Z drugiej strony zepchnął ją na takie po prostu, moim zdaniem, na niektóre rzeczy, które nie zajmują czas, a zasłaniają te najważniejsze rzeczy. Ale to wszystko można bardzo łatwo zmienić w momencie, kiedy ludzie na uczelniach poświęcą, w różnych krajach, poświęcą czas na badanie po prostu naukowe i oni mają ten ostateczny głos. Ja bym na to bardzo liczył, że środowiska naukowe nie tylko w Polsce, ale w różnych krajach dadzą nam bardzo jasno, skumulowaną jakąś taką swoją pracą, bardzo jasny obraz, jaki jest rzeczywiście oddziaływanie środowiska. W tym momencie my będziemy dużo mądrzejsi niż teraz, żeby podejmować decyzję, jaka może być rola gazu łupkowego w energetyce w przyszłości. Moim zdaniem w tej chwili jest po prostu bardzo dużo stereotypów, ale tak jak mówię, no, to nie na mnie rozsądzać, to musi być po prostu z najwyższej półki, nie wiem, Night Nature, Science, takie czasopisma, jak będą artykuły, które dowiodą, że woda pitna może być zanieczyszczona szczelinowanie, to trzeba zakazać szczelinowania. Tylko tego potrzeba. Trzeba takich, na razie to jest na wiarę.
Panie doktorze, pan zawęża sprawę oddziaływania na środowisko w zasadzie do środowiska przyrodniczego czy też do wody. Ale nie wziął pan pod uwagę, że środowisko to również ludzie. Ludzie, którzy wykonują swoją pracę, mam tu na myśli rolników. Nie da się pogodzić tych dwóch rzeczy. Jeżeli będziemy ustanawiać tereny górnicze na terenach najżyźniejszych ziem w Polsce, to jest pierwsza, druga klasa ziemi, tego się nie da pogodzić. To jest oddziaływanie na środowisko, na ludzi. Tu naukowcy niczego nie wymyślą. Tak nie trzeba nam żadnych wyników badań. Po prostu nie można nas, Polski chociażby, pozbawiać właśnie tego spichlerza, jakim jest Lubelszczyzna. Co pan będzie jadł, jeżeli Lubelszczyzna zamieni się... GMO. No pytanie, czy w jakikolwiek sposób badanie mogą ograniczyć wykorzystywanie terenu? Po prostu... Nie, teren będzie zajęty przez produkcję górniczą, przez wydobycie. Tam nie będzie rolnictwa, jedno albo drugie. Niech pan zapyta rolników. No, no nie da się pogodzić dróg dojazdowych, gazociągów, tych padów z terenami, gdzie się uprawia rolnictwo. Poza tym ja jeszcze tylko dwa słowa, ja tworzę trochę. Powiedział pan, że jest pan zwolennikiem odnawialnych źródeł energii. I mi pan powiem, co środowisko geologów, naukowców robi w sprawie zielonych światła do odnawialnych źródeł energii w Polsce. Ile lat parujemy się z ustawą i przepisami prawa, które mają ułatwić, tak, i uprościć możliwość w ogóle wejścia na rynek, bo mówi pan, że są niekonkurencyjne. Jak mogą być konkurencyjne? Nie mają prawa. Pęgnik dostaje dotację z Narodowego Funduszu na wiercenie od wiertów za gazem łupkowym. Dlaczego te dotacje nie idą do ludzi, tak, na instalacje odnawialnych źródeł energii? Raptem z łaski na uciechę chyba jakieś 30% jest pożyczki możliwej bezzwrotnej na solary na dachach. To są śmieszne rzeczy, ale to jest właśnie decyzja polityczna. Czy my w tej chwili już, a powinniśmy, bo tak jak tu pan Marcin mówi, jest najwyższy dzwonek, najwyższy czas na decyzję polityczną o odwrocie polityki energetycznej w Polsce. Kończą się paliwa kopalne. To jest amen. Rozumie pan, to jest koniec. Nie, jeżeli dzisiaj stawia się na rozwój jakiejkolwiek w perspektywie do 2030 roku technologii paliw kopalnych, to jest po prostu chore, a to spekulacje. Ja może jeszcze dorzucę, bo wątek, który pan poruszył, że odnawialne źródła energii są droższe, jest to niekonkurencyjne, na przykład w stosunku do energii z węgla. To jest prawda, ale gdyby stosować konsekwentnie zasady zanieczyszczający płaci, bo węgiel ma poważne koszty, które nie są ujęte w rachunku za prąd czy za węgiel do spalania. Są metodologie, już węgiel spalamy od dziesięcioleci, tak wiemy, jak liczyć koszty zewnętrzne węgla. Wreszcie to jest pewien przedział wątpliwości. Wychodzi z tego, że kilowatogodzina energii z węgla powinna być droższa od 30 do 90 groszy. To znaczy, że ten prąd z węgla powinien być 2- do 4-krotnie droższy, żeby uczciwie te koszty były widoczne w energii z węgla, a nie w naszym rachunku za zdrowie na przykład, czy w rachunku za degradację środowiska. W przypadku gazu łupkowego mamy krótszy czas, więc faktycznie ta pewność jest mniejsza, ale też wiele rzeczy wiemy. Na przykład jak są emisje gazów cieplarnianych, przy pytaniu, jak wyliczyć cenę emisji tony CO2. Ale jeżeli źródła odnawialne muszą konkurować w sytuacji, kiedy nie liczymy tych kosztów zewnętrznych, kiedy zamiatamy je pod dywan, to nie jest uczciwe pole gry i równe. Do tego wchodzą dotacje do paliw kopalnych. Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że na świecie jest to jakieś 600 miliardów dolarów rocznie. My w Polsce też dotujemy węgiel na wiele sposobów. Przez bezpośrednie dotacje do kopalni, programy restrukturyzacji, emerytury górnicze po 20 latach pracy itd. itd. Doktor Wilczyński, były główny geolog kraju, liczył, że od lat 90. to było już ponad 400 kilkadziesiąt miliardów złotych dotacji w ten sposób do polskiego węgla, który i tak jest droższy od tego z importu, pomimo tych wszystkich dotacji. Więc to odnawialne źródła energii, tak, są droższe, ale jak powiedzieć uczciwie, wszystkie koszty związane z tym tanim węglem, to on jest droższy od tych drogich biogazowni na przykład. Nie tyle konkurencja OZE z węglem czy ropą czy gazem w Europie,
bo te kluczowe kraje Europy przyznały preferencje OZE, jakby to, co pan postuluje, zależy się stało w Europie, w kluczowych, tych największych krajach. Problem jest, gdzie indziej w konkurencji cenowej naszego rynku europejskiego, niezależnie czy to jest Węgiel, czy OZE, z na przykład rynkiem amerykańskim. Cena energii na rynku amerykańskim jest w tej chwili tym wyzwaniem wielkim i tu Europa bardzo przegrywa. I nie ma wątpliwości, że wszyscy pracują teraz bardzo ciężko na tym, żeby OZE było tańsze i trzymajmy kciuki zaciśnięte, że to będzie szybko szło do przodu. Ale jest teraz ten problem takiej globalnej konkurencji, który w jakimś stopniu jest przeszkodą dla rozwoju OZE w Europie. Oczywiście, to już jakby pod kątem jakby z pan płaszczyzn do tego podejść. Płaszczyzna pierwsza. Pierwsze, jeżeli byśmy tego nie robili, nie inwestowali w OZE, to jest proces długotrwały, żeby pracować w efektywne panele słoneczne. Jeżeli tego nie robili, to powiem, jakby ten scenariusz wolnorynkowy wyglądał. Przykładowo. Polska importuje co roku ropę za 70 miliardów złotych. Sporo pieniędzy. Teraz wolny rynek, jeżeli pozwoli mu działać, to cena ropy będzie rosła. Będzie 100 dolarów, teraz jest za baryłkę 110, 150, 200. To będziemy wtedy do Rosji, 50% z Rosji ropy pochodzi, wysyłać 150 miliardów złotych, tak? Może 200. No to będziemy większość odpowiednika pół budżetu państwa wysyłać do Rosji, tak? Na zakup jednego surowca energetycznego. Czy poradzimy sobie bez tej ropy dzisiaj? Nie, potrzebujemy jej, bo nam wszystko stanęło. Ten sam transport, autobusy, maszyny budowlane, rolnictwo, wszystko potrzebuje ropy. Z dnia na dzień się to nie odkleimy. Ale czy bylibyśmy w stanie wysyłać do Rosji 200-300 miliardów złotych co roku? No nie, byśmy poszli z torbami, prawda? A na przykład MFW szacuje, że ceny ropy podwoją się do końca dekady. I scenariusz bazowy z raportu z zeszłego roku. W ciągu dekady, na przykład do 2020 roku, to jest za kilka lat. To nie mówimy o tym, że to będzie za wiele pokoleń. To jest ryzyko tu już i teraz. Czyli wolny rynek mówi, ceny ropy będą rosły, będziemy od niej uzależnieni coraz bardziej, zbankrutujemy, dziękujemy bardzo. I wtedy tak, zwrócenie ropy nam spadnie, bo cała gospodarka nam się załatwi. Więc my musimy wypracować pewne rozwiązania. Właśnie mimo, że cały świat się do tego dokładał, że pojawiły się te rozwiązania efektywne, które możemy skalować, które są w miarę tanie, przyjazne środowisku, dające miejsca pracy itd. itd. No jeżeli wszyscy przyjmą założenie, że teraz jeszcze jest tanio i w związku z tym nie inwestujemy w rozwój, nie stymulujemy, to panele słoneczne są w miarę tanie i cena spada gwałtownie, bo Niemcy, bo Chińczycy, bo się buduje tego ciężkie dziesiątki gigawatów. To jest pierwszy kierunek. Jeżeli my stwierdzimy, że to za drogie, nie róbmy tego, inni nie robią, to skończymy z ręką w nocniku. Po drugie, to nie jest tak, że tylko ceny energii są decydujące. Oprócz tego, że ceny gazu, zresztą też ciekawa prezentacja Arta Bermana, wspomniał pan profesor, że tak naprawdę firmy wydobywające gaz w większości dokładają do interesu. I nam się wydaje, że on jest po 70 czy 80 dolarów za 1000 metrów sześciennych, ale firmy to kosztuje 150 do 200 dolarów. Tak naprawdę, jak się uczciwie koszty kredytów, dzierżaw, overheady. I to mówimy o sweet spotach, bo te obecnie zarabiają. Za chwilę mogą mieć 400, 300 i... A tak, obecnie jest to problem, bo z broni mają tańszą energię. Ale koszty energii w gospodarstwach takich jak polska czy niemiecka, koszty gazu, prądu, pomiędzy ropę, no to jest jakieś 3-4%. I tak naprawdę nie jest decydujące. Wiele, dlaczego się produkuje coś w Niemczech na przykład, które mają tak drogą energię elektryczną? Bo one mają dobre prawodawstwo. Stabilne, kompetentnych ludzi, innowacyjnych. I tak naprawdę ten sprawny system podatkowy, przyjazny ludziom urzędy, innowacyjna kadra, tak naprawdę to znaczy dużo więcej niż kilka procent więcej czy mniej w kosztach produkcji. Znaczy, naprawdę chcemy, żeby najbardziej energochłonne przemysły były tutaj u nas. One są też najbardziej uciążliwe środowiskowo. Energochłonne i wodochłonne. Też. Więc jest pytanie, czy my stawiamy na to, żeby mieć dużo kopalni węgla, dużo hut, lokomotyw, tak ciężki przemysł komunistyczny. Raczej chcemy stawiać na gospodarkę opartą na wiedzy, na innowacjach, mniej energochłonną. Więc ja mamy tysiąc stref Natura 2000. Mamy jeszcze na skalę europejską nieprawdopodobnie piękny, zielony kraj. I na razie robimy wszystko, żeby te nasze strefy Natura 2000 i nasze piękne rezerwaty przyrody i przerobić na tereny górnicze i wydobywcze. Bo uważamy, że to jest, na tym polega, na tym się wzbogacimy i tak zbudujemy świetlaną przyszłość dla naszych dzieci. Ale to nie jest świetlana przyszłość dla naszych dzieci, wręcz przeciwnie. No też tanią energię mają Chiny z węgla, tak? Ale też jakim kosztem? Owszem, my widzimy, że oni mają tanie produkty, tak?
No ale czy to jest cena, jaką chcielibyśmy zapłacić, żeby mieć tanią energię z węgla, mimo że się tak przyjmisku, jak żyją Chińczycy? Tam w naszych miastach czasem nie widać gwiazd, bo jest to takie zanieczyszczenie. W miastach chińskich, bo przez kilka dni rzędu nie widać słońca. Nie widać budynku, który jest 100 metrów obok. No, prawda. Czy my chcemy mieć tanią energię i wzrost przemysłowy za taką cenę? Tanią energię mają też Stany, w których taka sytuacja nie ma miejsca. I oczywiście gdzie jest problem, że wiele osób się po prostu obawia ryzyka, że stawiamy wszystko na pozę, podejmujemy decyzję z zabiegnięcia wszystkich alternatywnych kierunków i jest, tak jakby stawiamy na coś, co musimy rozwinąć. Co jeżeli nam się to nie uda rozwinąć w taki sposób, żeby to... Ale ja jeszcze chciałam dorzucić tutaj, to bo mówimy cały czas o OZE, ale zapominamy z wykładu pana Kassenberga, który zaczął. Mamy przed sobą potencjał 50% oszczędności energii, naprawdę absolutnie realny w ciągu najbliższych do 20 lat. Wie pan, w jaki sposób nasz rząd wdraża dyrektywę o efektywności energetycznej w budownictwie? Ta dyrektywa mówi, że w 2020 roku każdy nowo wybudowany budynek ma być prawie zeroenergetyczny. Taka jest dyrektywa. A co to jest zeroenergetyczne? A co to jest prawie zeroenergetyczne w wersji polskiej, bo to rozporządzenie już się ukazało w listopadzie zeszłego roku, to jest 70 kWh na metr kwadratowy. A przypomnij, domy pasywne ile mają? Domy pasywne mają 15. A domy autonomiczne ludowi na budynek? 6,3. A jaki sens ma budowanie czegoś, co ma 70? To jest nawet nie jest niskoenergetyczne. Dotacje na domy niskoenergetyczne się zaczynają od 40 kWh. Dzisiejsza norma jest 150. To znaczy, że my chcemy podzielić tą normę przez dwa, będziemy ewenementem na skalę europejską. Dlatego, żeby oszczędzić mniej więcej 1% wkładu deweloperów, żeby nie kupili 10 cm więcej styropianu, to na tym to polega, bo deweloper w tym nie mieszka, i on nie ma korzyści z niskich wydatków na energię. On ma tylko korzyść z mniejszej inwestycji. Więc to jest po prostu postawione na głowie. Dopóki nie ma woli, jest wspaniały też raport, w którym też Instytut na Rzecz Rozwoju uczestniczył, głębokiej termomodernizacji. Różne scenariusze poziomu termomodernizacji, które możemy przeprowadzić na budynkach już istniejących, prawda? Bo tu mówimy o budynkach nowych, ale o budynkach już istniejących. Scenariusz głębokiej termomodernizacji do 2030 roku to jest 350 tysięcy miejsc pracy. A nasi młodzi ludzie, ale to ma bardzo wyraźny, oprócz aspektu energetycznego i tak zwanego zwalczania ubóstwa energetycznego, który jest bardzo poważnym problemem w Polsce, ma to aspekt społeczny. Dlaczego? Ponieważ nasi mężczyźni o niskim poziomie kwalifikacji pracują w budownictwie. Oni nie pracują przy komputerach w biurze, pracują w budownictwie, to jest ich dziedzina. A jeżeli w Polsce nie mają pracy, to są niewolnikami w krajach Europy Zachodniej. Ja to wciąż powtarzam, bo ja przez 4 lata jako konsulka regularnie naszych pracowników pracujących po 16 godzin na dobę, którym nie płacono, dawałam im pieniądze na powrót do Polski, na zakup biletu na powrót do Polski. Nawet miałam takie przypadki, że facet pracował 6 miesięcy, bo cały czas mu obiecywano, że w końcu mu zapłacą, w międzyczasie żonę z dwójką dzieci wyeksmitowano. To jest tak, to jest bardzo poważna część naszej populacji i naszych rodzin. Także praca w budownictwie to jest nie tylko kwestia energetyki. To jest kwestia jakiejś szerszej koncepcji i myślenia o tym, co się w tym społeczeństwie dzieje. Na tej dziedzinie rozwoju gospodarki. Tak jest. Chciałbym też zabrać głos, dobrze? Zapraszamy, bo my zapraszamy, żeśmy w takim małym kręgu usiedli, zapraszamy bliżej i włączajcie się Państwo. Energia jest jednym z kosztotwórczych elementów gospodarki i wiele zależy od tego, gospodarka jak się rozwija, tak? W przypadku gazu łupkowego w Stanach rzeczywiście jest tak, że koszt wydobycia mieści się między 5 a powiedzmy 7-8 złotych, czyli na złotówki za gigajoule, ale podobnie jest w Rosji. Podobnie jest w Rosji. Tam też 50 dolarów za 1000 metrów sześciennych. No, za gigajoule przeliczenie to też wynosi 5-1 złotych.
Węgiel w Polsce to jest około 15 zł koszt wydobycia, a przewidywana cena koszt wydobycia w przeliczeniu na gigajoule gazu łupkowego, no to jest około 30 zł. To tak jeśli chodzi o to porównanie, myśmy to liczyli w swoim czasie. Chyba się nie pomyliłem dużo w tych... Tak, jak nie wiemy, jakie są złoża, tak nie wiemy, jakie są koszty. Nie da się tego powiedzieć. Nikt rozsądnie nie powie, jakie są zasoby złóż, nikt rozsądnie nie powie, jakie są koszty wydobycia. No, jeżeli firma McKinley oraz inne ten zamarki są niepoważne, no to trudno. Ale takie szansy, nie sprzedzajmy się o to, bo... A jest poważne z 5,3 miliona metrów sześciennych dla Polski. Te rzeczy to są zgadywania, tak samo koszty. Ja rozumiem, że to są jakieś... Nie, jeżeli koszty, chodzi o koszty... wydobywania gazów w Rosji, no to wiemy, że to jest $65 za 1000 metrów sześciennych na terenie Rosji i tych ościennych i około $40-50 wynosi rzeczywisty koszt wydobycia gazu konwencjonalnego. I tutaj porównanie stanu z Rosją jest jakby no, z jednej strony właściwe, jedna gospodarka rozwija się tak, druga inaczej. W przypadku Stanów trzeba mieć też świadomość tego, że jak się ropa skończyła, to był koszt przejęcia zasobów gdzie indziej. Takie niebezpieczeństwo także istnieje teraz w przypadku wszystkich tych kopalnych nośników energii. I chcę przez to powiedzieć, że jeżeli nie pójdziemy my jako cywilizacja w kierunku energetyki rozproszonej, odnawialnej, ogólnie dostępnej, to czy to w sprawie uranu, czy w sprawie ropy, czy w sprawie gazu, będą toczyły się wojny. I chcę przez to powiedzieć, że koszty tego rodzaju operacji są i ukryte, i niewymierne, i idą, tak jak w przypadku emisji do substancji szkodliwych do środowiska, gdzie w tej chwili się liczy, jaki to jest koszt, to w przypadku wojen o gaz i ropę póki co się nie liczy, no, ale nie wiem, historia pewno to zacznie oceniać i daj Boże, żeby ta historia się skończyła. Chcę przez to powiedzieć, że trzeba opierać energetykę o przede wszystkim, tak jak Pan powiedział, o wymiar inteligencji w podchodzeniu do tej energetyki. Dopiero później o zasoby. Trzeba zrobić hierarchię, moim zdaniem, tych zasobów. Co mamy dostępne, co mamy ogólnie dostępne, ile to kosztuje. Trzeba zrobić te analizy. Na samej górze tej analizy powinien stać człowiek, zwierzęta, przyroda, możliwość pozyskiwania pożywienia, woda, jeszcze wcześniej woda, bo powietrze i woda są nam potrzebne na co dzień, tak? A energia dopiero na tym kolejnym miejscu, więc tą hierarchię trzeba zachować. I myślę, że to jest zadanie dla ludzi inteligentnych, jeżeli jesteśmy takimi, a w Polsce takich nie brakuje, to trzeba właśnie iść w tym kierunku, jeśli chodzi o budowanie strategii. Bo ta strategia powinna być zintegrowana. Nie może być takiej strategii, że ciach stawiamy na węgiel i koniec. Odnoszę wrażenie, że w polityce tak jest. Im kto więcej, że tak powiem, zachęci, czy to w sprawie energetyki jądrowej, czy w sprawie gazu łupkowego, czy w innych sprawach, no, tym głośniej mówią na ten temat w polityce. Odnoszę takie wrażenie. Oczywiście nie potrafię tego udowodnić, ale działam w obszarze ochrony środowiska i energetyki już parę ładnych lat i no, w tej ocenie jestem odosobniony. Więc uważam, że obowiązkiem obywateli i społeczności, nie tylko lokalnych, ale ogólnie biorąc społeczeństwa, jest taki nacisk na politykę, żeby to polityka stała się narzędziem w realizacji potrzeb społecznych. Jeżeli będzie inaczej, jeżeli my będziemy uważać, że
musimy prosić o coś polityków, czy to się nigdy nie uda. Nigdy nie uda się ten scenariusz inteligentny, tak bym to powiedział. Jestem za inteligentną energią, czy w ogóle za to. No, to chyba tak to powinniśmy organizować i działać. Dziękuję. No, ja myślę, że to była bardzo piękna konkluzja. Bardzo ładne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Niezamierzona, ale świetnie wyszła. Akurat w perfekcyjnym czasie. Słowo jak się należało. Bardzo panom dziękuję. Przepraszam za ewentualne naciski, jeżeli czuliście się w pewnych momentach niekomfortowo. Mam nadzieję, że ta debata również was wzbogaciła i dała wam refleksję, bo również wewnątrz instytucji polskich i również instytucji środowiskowych konieczne jest, żeby od wewnątrz ludzie wnosili tą refleksję i dookoła siebie mówili o tym i zasiewali swoich kolegów, bo to tylko w ten sposób, jedni od drugich. Im więcej będzie osób, które będą o tym mówić, będą o tym myśleć, będą sprzedawać innym taką wizję, tym łatwiej uda nam się dokonać tego wpływu wokół nas i wpłynąć na naszych polityków albo na wybory naszych obywateli, żeby wybierali innych. Dziękuję państwu bardzo. Do widzenia. Jeszcze na koniec w imieniu organizatorów Instytutu Spraw Obywatelskich też bardzo państwu dziękuję za przybycie i za zmierzenie się z tym tematem. Było gorąco, niełatwo, ale myślę, że takich dyskusji, gdzie jest wymiana poglądów, powinno być jak najwięcej. I uczestnikom również dziękuję za zabieranie głosu.